I jest już ten wielce wyczekany mecz. Czekała na niego... Nie wiem w sumie, kto na niego czekał. Na pewno nie ja. Czekaliście na ten mecz? Fernando Santos też nie czekał. Chyba że potem zaczął czekać. Wydaje mi się, że Jakub Błaszczykowski wbrew pozorom też nie czekał, bo był zajęty Wisłą Kraków, która była zaangażowana w post-season. Leszek, czekałeś na ten mecz? Znaczy, teraz był pokazany na naszych ekranach rozgrzewający się Jakub Błaszczykowski. Ja naprawdę niezwykle cenię karierę tego piłkarza, ale tak szczerze to martwiłem się, widząc te jego podskoki, żeby coś się nie stało. No, jest to mecz. Jest to... Nie, to nie będzie zwykły mecz, jak mawia Radek z Kartoflisk. O, Köln-Bayern teraz się pojawił. No i bardzo dobrze. To jest też bardzo ciekawy mecz, Köln-Bayern. To jest mecz Polska-Niemcy i generalnie no, jest na pewno bardzo ciekawy. A czy Artur Wichniarek miał pożegnanie z reprezentacją Polski? No właśnie. Ja uważam, że Santos, żeby nie miał za łatwo. Co to za jednego zawodnika żegnać? Żegnamy Wichniarka, Dariusza Żurawia, i Tomasza Kosa, Andrzeja Juskowiaka, Mariusza Nosala i słuchaj, Santos, no radź sobie, to są reprezentanci polscy wybitni i nie tylko. I teraz ich musimy pożegnać. Prawda. A czy Kazimierz Sidorczuk miał oficjalne Kazimierz wyznanie? Sidorczuk też nie miał. Sidorczuka brak. Kogo chcecie? Szczęsnego czy Sidorczuka? Sidorczuka ja bym totalnie w tym meczu zobaczył. Kazimierz Sidorczuk. O, jakby było super. On miał ten chwyt. On na przedpolu to był chujowy. Na linii był naprawdę dobry. I w tym meczu to będzie ważne. Ja chcę Barabasza. Oczywiście. Kogo powinniśmy pożegnać? Barabasza musimy pożegnać w reprezentacji Polski. Adam Matysek też by się, nie wiem czy on miał pożegnanie, chyba nie miał też. Znaczy Adam Matysek może mieć zaraz pożegnanie z Górnikiem Zabrze. To możemy zrobić dwa pożegnania, z reprezentacją i od razu z Górnikiem Zabrze. Będzie jakaś delegacja z Zabrza i po prostu jak będą robili szpaler, to wyjdzie Lukas Podolski. A Lukas Podolski mógłbym zrobić sobie wtedy jeszcze pożegnanie z reprezentacją Niemiec, żebyśmy mieli wszystko hurtowo załatwione. Ja chciałbym, żeby generalnie to były zawsze mecze pożegnane, jak Górnik Zabrze zmienia prezesa. I Górnik Zabrze wtedy by grał więcej meczów w sezonie Ślech Poznań, bo 68 występów. Niż Pogoń Szczecin. Nie wiem, czy wiesz, przecież Pogoń Szczecin rozgrała najwięcej spotkań. Ale jestem też za tym, że przy tych pożegnaniach zawsze była piosenka Cudowną drużynę mam. Tak, i żeby były oczepiny. Cudowną drużynę. Byłem ostatnio na weselu. Daj to spokój. Nie polecam. Znaczy fajnie było. Znaczy, no, wszyscy się dobrze bawili. No i ja też byłem na tym weselu. Nie, fajnie było zorganizowane i była muzyka i w ogóle i wszyscy faktycznie się dobrze bawili, natomiast no ja jestem już bardzo, bardzo stary, jestem very, very old i dla mnie to już są ciężarem takie rzeczy, kiedy jest się poza domem o godzinie 23 na przykład, więc to jest ciężar. Chyba chciałeś sprecyzować, że jest się poza baldurem o 23, a nie poza domem. Chyba takie już ma flashbacki, że czy to jest Mińsk? No. Czy to jest Półwesele? Mieszają się światy. Tak. Świat rzeczywisty z światem Baldursa. Kuba po 23, jeśli nie jest w Baldursie, to się wszystko już ma mieszać. Ale powiem wam, że byłem na tym weselu i podobało mi się, no bo generalnie tak, ja staram się zawsze tak zachowywać, no tak w porządku, tak? Jak ktoś oczekuje ode mnie, żebym był miły, to staram się być miły i w ogóle, jak ktoś oczekuje, żebym, nie wiem, na przykład przy stole zjadł, to jem. No i wiedziałem, że w momencie, kiedy będą wszystkie zabawy oczepinowe i tak dalej, no to będzie takie delikatne oczekiwanie, żeby też coś się pobawić. No i się oczywiście pozgłaszałem do wszystkiego jak leci, no i przecież nie będę siedział na tym parkiecie, jak już są zabawy oczepinowe z taką miną, ach, mogłem teraz robić questa w Antarktydzie. No i będę siedział z taką miną. Więc wygrałem konkurs tańca. A wiesz, jaki był taniec? Nasypanym trzeba było tańczyć zorbę. O, była zorba, też była. Znaczy, właśnie nie piłem w ogóle, ale był konkurs tańca, bo trochę nas zrobili nas w konia, bo było, zapraszamy 10 silnych, młodych mężczyzn, no to wszyscy, ale będzie fajnie, będzie coś siłowego, to idziemy, będzie fajnie, siłowy będzie. No jak już było 10 młodych, silnych mężczyzn, to potworzyli nas 5 par i mieliśmy konkurs tańca. 9 młodych i ty. 9 młodych i ja, tak. Było 5 par i były tańce. I była czacza, rumba, polka i tak dalej. No i trzeba było tańczyć w tych parach męsko-męskich i to było bardzo przezabawne. No i my tak tańczyliśmy i wygraliśmy w tym turnieju, bo wykonałem brawurową polkę. Nie zgadniecie czemu? Bo miałem ją na studiach. Nie wiem, czy nie wygadałeś tego dokładnie tak. Na ostatniej domówce, dokładnie. Też na samym początku, teraz tak. Się skojarzyłem. Tak, że miałem na studiach, ale wtedy byłem po weselu już, czy nie? Tak. Tak. A, no dobrze, no to trudno. Ale możemy w zasadzie odtworzyć tą taśmę. Opowiedz, jak studiowałeś Oberka, a później przejdziemy do tojowo-nabojowo. Tak, i opowiedz o przerwie. Przekonany, że to wesele było wczoraj. Miałeś powtórkę z jednego tańca również, to pamiętam. Na studiach. Już teraz nie tak, może nie. Z Oberka, no. Tak. Zobaczcie, Artur Wichniarek, oburzony, że nie jest żegnany w tym meczu. Ja jestem królem Bielefeldu. Tak jest. Powinienem zostać pożegnany w specjalnym meczu w Bielefeldzie. Mogłoby tak być, faktycznie. Ale gorsze od takich wesel dla starych ludzi jak ja są jednak imprezy przedszkolne. To jest moje twarde stanowisko, bo wtedy już nawet nie możesz udawać, znaczy nie bawisz się, bo się bawią dzieci, a ty tylko stoisz i tak czekasz, tak, że może już byśmy poszli, ale nie, oni się dalej bawią się w najlepsze. No i tak to wygląda z tymi imprezami przedszkolnymi. Witamy serdecznie, szanowny czat, najważniejszego uczestnika dzisiejszego programu. Prawda. Filipeł, Kuba wczytał starego sejwa. No. Przepraszam najmocniej. No nic się nie poradzi. Dalej, co my tu mamy? Silverkin. Pożegnajmy Lechię Gdańsk z Ekstraklasą. Niech Santos wyjdzie całą 11 z Lechii. To było ciekawe, faktycznie. Pierwszy mecz, jaki Fernando Santos oglądał, to była Lechia Gdańsk. Dokładnie. Także z Widzewem. Obu drużynom się później bardzo wiodło. Bardzo. Bartek H. Śmiejcie się, ale niedługo możemy dojść do sytuacji, że będziemy żegnać jednocześnie Glika, Krychowiaka, Grosickiego i Jędrzejczyka. No, to będzie trudny na pewno moment dla wszystkich. Ale tak, generalnie, bo najpierw zawsze mówiliśmy takie rzeczy porządkowe. To jest domówka u Leszka, dlatego jest Leszek. Dlatego jestem. Cieszę się, że to podkreśliłeś, dlatego tu jestem, bo to jest u mnie. Witamy cię. Bardzo się cieszę. Witamy cię, Leszku, u ciebie. Jest Julek. U Leszka. No trudno. Bo gdzie miałby być indziej? No, tak jest, bo ja nie mam domu. Także... Wciąż tu mieszkasz. No, to dokładnie. Także... Jestem ja, bo gdyby mnie tu nie było, gdybym nie miał tego pretekstu, żeby tu wrócić, to bym teraz nosił na pewno stoły po tej imprezie przedszkolu. A tak to zaniosłem stoły wcześniej. Już. Niektórzy jeszcze jedli, tak mówią, a ja tu miałem ten kawałek swój, ja mówię, ten stoł trzeba sprzątać, bo jest się mecz Polska-Niemcy. Byłem na takim weselu, gdzie ekipa sprzątająca już naprawdę chciała skończyć, ale impreza trwała. I to było takie powolne osaczanie, że oni sprzątali stoły wokół nas, wszystkie. I w pewnym momencie już trzeba było się tak ściskać. Został jeden ostatni stolik, przy którym siedziało 12 osób. Wszystko inne już było wysprzątane, nawet już było zamiecione, nawet już światła gasło, ale my przy tym jednym stoliku twardo trwaliśmy, no później nas wygodzili. Ja byłem na takim weselu kiedyś, gdzie poszedłem z moją koleżanką, i ona też tam poszła, to nie była żadna rodzina, to była koleżanka jej ze studiów. I ja tam poszedłem tak na ostatnią chwilę, bo ona mówi, mój chłopiec tam w robocie jakiejś wyjazdowej i jest duża szansa, że on się nie wyrobi, więc jakby co bądź na tą sobotę w pogotowiu i tam pójdziesz. No więc tam poszedłem, nie dość, że nie jako nawet partner, tylko jakaś tam opcja zapasowa mojej koleżanki, która też nie była żadną bliską rodziną, no nie, tylko jakąś koleżanką ze studiów. Koło dojazdówka. Najmniej potrzebnym uczestnikiem na całej imprezie. Dokładnie. Najmniej, znaczy nikt nawet nie wiedział, kim jestem, no nie? Taka jest prawda. Moja koleżanka cię ledwo kojarzyła. Znaczy, moja koleżanka mnie kojarzyła, ale cała reszta w ogóle byłem jakimś totalnym no-name'em. No ale nie, to nie jest wisienka na torcie tego wesela, bo wisienką na torcie tego wesela było to, że byłem ostatni na parkiecie i odwoziła mnie matka Panny Młodej do hotelu ostatnim busem, mnie i jeszcze jedną dziewczynę, bo już nawet moja koleżanka poszła do hotelu. Była na pewno tym faktem zachwycona, zwłaszcza jak powiedziałem, że trzeba się teraz zatrzymać, bo mi się chce siku. To roztaczasz taką wizję, że ty jesteś taki jak my, a społeczny trochę ten, a ty ostatni na parkiecie z Panną Panny Młodej? Znaczy mamą Panny Młodej? No znaczy, może inaczej. Mama Panny Młodej to musiała tam być, no żeby zamknąć to wesele, tak? A że głupio jej było powiedzieć, że kończymy, a ja się jeszcze bawiłem, no nie, tam z 2 osoby jeszcze były łącznie, no 3 osoby na sali, w tym ja. Ona już chciała iść spać dawno, bo były poprawiny planowane i tak dalej, ale nie mogła, bo ja się bawiłem. Ja widzę, jak już zostałeś sam. Tak. Sialala, żaróweczki sam. Ja się powiem doskonale. DJ, daj teraz wszystko tak! Ja nie mam, to wrócę sobie. Julek o 7 rano postanowił zorganizować sam oczepiny. Puszczę sam się z telefonu i tam no. Leci. I teraz i w krzesełkach, ja sam ze sobą. I mama musiała być zachwycona, że musi na mnie czekać. To powiem tak, No na poprawiny nie poszedłem taktycznie, bo mówię, bo chyba rodzina musiałaby zacząć się od pierdoru. Dla mnie zupełnie zasłużonego, żeby nie było. Ja nie mogę. Kurde, nie wiedziałem, że taka dusza towarzystwa się tu trafiła nam na domówce. Mam nadzieję, że dzisiaj nie dojdzie do takiej sytuacji. Nie mamy czasu. O 6 rano zbierać się z parkietu. Prawda. Słuchaj, a jak wygramy 4-0, no to ja nie wiem, czy nie pójdę tutaj w bal. Dobrze, tak, że my nigdy nie wygrywamy 4-0 w cokolwiek, bo rzeczywiście nie jesteśmy chyba w stanie ujarzmić twojego imprezowego ja. Nawet jak są gierki wewnętrzne, to nie wygrywam nigdy 4-0. Byłem w tej sytuacji. Najgorsze jest to, jak siedzisz przy stole i jeszcze powiedzmy stół jest taki jak tutaj, taki prostokąt mniej więcej i są powiedzmy dwa miejsca z jednej strony, dwa z drugiej. I ty jeszcze masz tu talerzyk, masz jeszcze kubeczek, wszystko masz swoje te proskładane, a z drugiej strony już jest krzesło do góry nogami. I tak, kurczę, chciałbym odsunąć talerz trochę od siebie, żeby tu położyć łokcie, ale tam jest krzesło i musiałbym przejść z drugiej strony cały ten i to krzesło zdjąć. Mnie nie przeszkadzało, że cała sala była krzesłami do góry, że nie było już nikogo, oprócz mnie i matki panny młodej, która czekała. Przyznam, chciałem znaleźć swoje historii, mam 35 lat, trochę to jest wesel, która by jakoś odpowiadała na twoją historię, ale nie ma żadnej, Natomiast przypomniało mi się, jak uciekałem przed wężem weselnym. Wszyscy w tym wężu. Leszek, chodź. Droga ucieczki. Sprawdzane tatuaże Michaela Scofielda, którędy zdołam uciec przed wężem i szybka ewakuacja przed weselnym wężem. To są moje historie z wesel. Ładne rzeczy na tych weselach się dzieją. Adam, Julek jak Titanic, zabawa do końca. Tak, trzeba się bawić. Ant Szak. Czy będzie powtórka karnego wykonana przez Błaszczykowskiego? No jest dużo bohaterów tamtego meczu. Jest Fernando Santos, jest Jakub Błaszczykowski. No to już w sumie tyle. Więc nigdy nie wiadomo, co tu się wydarzy. Zwłaszcza gdyby Ruyego Patricio zaprosił pan Fernando Santos, to wtedy by było łatwiej. Patrzę sobie jeszcze na czat. Mortadeliusz pyta: how did it end? Are they married? Jak to się skończyło, Julek, u ciebie z tą domówką? Nie, domyślam się, że mama panny młodej już była zamężna. Wróciłem do hotelu ostatnim transportem. Przespałem się kilka godzin. A nie, jeszcze moment, bo zapomniałem jednej ważnej rzeczy. Jeszcze dla moich współnospaczy w tym, to tam był hotel, to nie był hotel, tylko bardziej taka bursa gdzieś na wsi. Zabrałem tam, nie wiem, z pół kilo sernika i makowca i ich karmiłem nad ranem. A ja chciałem powiedzieć, jak ktoś się przyjrzy, Julek ma piękną koszulkę z uniwersum Ricka i Mortiego. Tak, faktycznie, pokażę. Jak jeszcze w starych czasach, kiedy Mateusz nas osierocił, ale nam pomagał, bywało tak, że po nagraniu programu wieczorem musieliśmy u Leszka zostać zgrywać pliki. I Leszek wtedy puszczał mi różne odcinki Ricka i Mortiego i podobało mi się. Zwłaszcza mi się podobało Ogórnik. To było dobre. Kultowy odcinek. Nie mam co prawda koszulki takiej jak ty, Julek, ale podobało mi się to, a jestem wybredny, jeśli chodzi o seriale. Chociaż mam nową nie wiem nawet, jak to określić. Pasją to za duże słowo, zajawka takie za bardzo młodzieżowe, jak na mój wiek, ale tak lubię sobie wejść na Instagrama i tam mam proponowanych, odkąd zacząłem te reelsy przeglądać, czyli te takie TikTok tylko na Instagramie, wyświetlają mi się urywki fragmentu Modern Family. To jest z Alem Bandim, z tą taką meksykańską aktorką chyba. Generalnie serial, który pewnie wielu widzom jest znany. I tam są takie 15, 20, 30 sekundowe urywki. Ja sobie je oglądam. Nie oglądam seriali, bo nigdy żadnego nie oglądałem, ale ten serial znam już prawie na pamięć, ten Modern Family. Jest bardzo fajny, bardzo prześmieszny i bardzo mi się podoba postać tego ojca rodziny Phila. I teraz ujął moje serce, jak ostatnio sobie przeglądam te urywki. Był jeden urywek, z którym się mega identyfikuję, bo była ta żona tego Phila, chyba ona się nazywa Claire, i ten Phil. I ten Phil mówi do swojej żony: zobacz, tak bardzo nie znosisz tych bad boyów, a jednak poślubiłaś jednego. I bierze herbatkę i tak. Oto cały ja. A ja tak już bad boyom przyjdę. I bardzo się śmiałem i stwierdziłem, że to jest bardzo ciekawy serial. Chcesz składy? Tak, możemy przyjść do składów. Dobra, to w takim razie muszę odpalić też skład. Ciekawe, czy dzisiaj będzie XG. Chyba będzie, to taki ważny mecz. Ja bym chciał, żeby Kuba Błaszczykowski przez te 16 minut był po prostu Wymiatasz im strzeliwszy bramki. Nie, ja mam nowo otworzyć dyskusję, czy Kuba Błaszczykowski jest potrzebny reprezentacji Polski. Ale totalnie, ja też jestem za tym, żeby tak było, że w ogóle będzie takim game changerem, że tak odpali, piłka, tak, asysta tak. Karny na nim, nie? Że kurczę, na tych skrzydłach to jest posłucha. No, doświadczony Kuba w reprezentacji daje radę. No, dwa rajdy takie, że wiesz, że tam kładzie całą prawą stronę. Tak, jestem totalnie za tym i żeby od jutra pierwszy temat jaki był, czy Kuba Błaszczykowski nie za wcześnie kończy karierę reprezentacyjną. Przynajmniej jeden ekspert mówiący, że jako joker z ławki tak, że były takie historie, prawda, w przeszłości, że zawodnik naprawdę już był na marginesie piłki klubowej, ale mimo to dostawał powołanie do reprezentacji i coś jej potrafił dać, bo to jest, wiesz, inne systemy walutowe, piłka reprezentacyjna, klubowa i warto się nad tym pochylić. To jest to, czego oczekuję po tym meczu. W wyniku dobrego nie, ale tego właśnie oczekuję. Ja również. Zupełnie jakby ten wynik mnie nie jara. W ogóle chyba jakaś reprezentacja to ostatnio tak średnio mi podchodzi. Nie wiem. Chyba... Jesteś po prostu bardzo wciągnięty w ekstraklasy. I wiem, że bardziej cię jara to, że Gajos jest dostępny dla ekstraklasowych. Wild widzę Wódź zaraz. Appears po prostu. Albo Stal Mielec, albo ŁKS, albo Puszta. Something went wrong, requested data couldn't be loaded. Niestety możemy sobie swobodnie otworzyć, a nie, Palestyny też nie możemy otworzyć. Koniec eksperckiej wiedzy Kuby. Kuba jak się już flaszko zdradził, to naprawdę to jest ciężko. Ty szukaj nowego zawodu. Nie, no i zobacz, patrz, Palestynę U23 mogę sobie otworzyć. Jest skład? Tak. Jest, dobra, okej, trudno. Dobra, przeczytaj skład Palestyny U23. Jest 11, jest 11. Abu Imeir, Al-Hussein, Al-Nabris, Haej Józef, Kajet, Kulab, Mohamed, Konbar, Rabej, Yasin, Zubajda. Warto dodać, że to jest Palestyna... Kulab gra z 16, to się wszystko zgadza nawet. Palestyna U23. Palestyna U23 prowadzi z Iranem U23. Mogę przeczytać też skład Iranu U23. Ahmadi, Bawiech, Eslami, Falah, Ghorbani, Gudarzi, Hasham Nejad, Hasbawi, Kaksas, Hadegi, Jusefi. To były składy. O, Serbia z Jordanem. I to też mogę otworzyć, proszę bardzo. W Serbii to nawet niektórych znam. Na przykład Kosticia znam, dobry pahadłowy, Eintracht Frankfurt kiedyś, chyba był wypożyczony gdzieś do Włoch. Do Juve. No, do Juve, nawet może kupiony. Patrz, będę pokazywał Julkowi i Leszkowi może też, a Leszek ma okulary, to Leszkowi też, żebyście wiedzieli, że ja nie kłamię, że znam. Lazowicz, Darko ma na imię. Darko. Byłem blisko. Kogo tu jeszcze znam? Diuricicia miałem w FIFA, ale nie pamiętam skąd miałem. Grujić, on chyba był gdzieś w Anglii, w Premier League. Porto. A Liverpool, proszę, co i Cardiff. A Cardiff nie jest w Anglii. 17-18, no, jakiś czas temu. Albo jego ściągałem zawsze do Fany. Dobra, może teraz się naprawia Polska. Tak jest, naprawia się Polska z Niemcami. Chcesz najpierw Polaków, czy najpierw Niemców? A dawaj, może od gości zaczniemy. Czy może inaczej, musimy ustalić, to są goście, czy nienawidzimy ich od zarodka do samego końca i robimy im drugi Grunwald. Coś pomiędzy. Poczekajmy na rozwój sytuacji. No już na przykład, jak będę czytał nazwiska, to na jednego możesz się tak krzyczeć, tak, o, tego Niemca nie lubię, a drugiego już tak, o, to nasz sąsiad. Współpracujemy gospodarczo, handlowo. Ter Stegen w bramce. Jest taki człowiek, tak. Kerer, Thilo. Nie kojarzę. Z West Hamu, dobra, to jego lubimy. Thiaw, Malik Thiaw, 21-letni. Nie znam. Nie gra ten. Rudiger. Werns? Matthias Sammerz? Jest Werns. Dobrze. Wirtz. Benjamin Henrichs. Emre Can jeszcze żyje? On ma 29 lat, panowie. Fakt, że grał już wszędzie. W sezonie 12-13 grał? No to... Ale ma 29 lat, jest młodszy od nas. O dużo. Kurczę, to ja nie spodziewałem się. Dustin Hoffman to fajnie, bo bardzo dobry aktor. Dożułe? Nawet nie wiedziałem, że Dustin Hoffman ten na piłkę przyszedł. Był Niemcem, tak. Że na Niemcem i piłkę. Kai Havertz, on z Cobra Kai, bardzo dobry serial, kojarzę. I Jamal Musiałowski. No i to chyba Polak, bo tak po nazwisku to... Musiałowski. Tak jest. Mateusz Musiałowski z Liverpoolu. Brandt, Fulkrug, Ginter, Gorecka, Gosens, Gundogan, Leno, Raum, Sané, Schlotterbeck, Trapp, Wolf. Gdzie jest Thomas Müller i gdzie jest Matthias Sammerz? Otóż w domu. Oglądają nas. Jest oczywiście Hansi Flick. Nie jaki Hansi Flick, który niestety nie ma żadnych danych na Transfermarkcie, więc mogę wam powiedzieć tylko, że ma 58 lat. Ale ja oglądałem chwilę studia i Hansi Flick może grać o posadę dzisiaj. Zdrowych Jarek tak powiedział, bo oni mają fatalne wyniki Niemcy. Trzeba sprawdzić wyniki. Ja muszę w ogóle wiedzieć. Chcesz, to ci powiem wyniki. No to proszę bardzo. Head to head. Niemcy ostatnio z Ukrainą zremisowali 3-3, przegrali z Belgią 2-3, wygrali z Peru 2-0. Wygrali z Kostaryką 2-4, ale było to pyrrusowe zwycięstwo, chyba pamiętam. Dobrze pamiętam? Że oni i tak odpadli, mimo że wygrali. Odpadli w grupie. 4-2. To Artur Wisiarek powiedział. Pyrrusowe to było jakby się posypało po tym u nich. Ale w sumie się posypało trochę u nich, bo z tego co pamiętam, to pokończyli kariery reprezentacyjne, więc staję w obronie określenia, które sformułowałem wcześniej. Oj, za daleko wyszedłem. Dobra, i teraz uwaga, oto skład dzielnych husarzy, którzy dzisiaj wyjdą na mecz z Niemcami. Ciężka jazda, za Grunwaldu nie było husarii jeszcze. Jeszcze nie? No nie, no skład. Naprawdę, wiem przecież. Interesuje się historią, filozofią, oceanami, morzami, operą i jazzem. O, więc wiem, że husaria to kiedy to jest, tak? No oto biedna piechota. Szczęsny w bramce. Wojciech. Nie Sidorczuk, to nadal, jest już pierwszy minus. Nadal nie Fabiański. Dlaczego Fabiański nie? Chciałbym, żeby Fabiański miał 26 pożegnalnych meczów. Bo on jest cały czas najlepszy. Myślę, że chciałbym, żeby miał 26 lat. Też. O, to też by było spoko. Tomasz Kędziora na prawej obronie. Chyba ostatnio kiepsko idzie. Ja nie wiem. Mało grał w Aricie. 5 minut. A nawet grał, z Pałkiem grał. Znaczy z Pałkiem grał przeciw Aekowi oczywiście. No tu porażka. Ale nie, coś tam gra, tak? Tu. Rozumiem, że ostatni raz sprawdzałeś kwietnia. Wtedy faktycznie. Tak. Też nie był kontuzjowany wtedy na dodatek. Bednarek jest też. Ej, no tam jemu to nie poszło. Jest Kiwior. O, jemu to ostatnio idzie. Bo z gola strzelił. Gola i to na 0 z tyłu zagrali, więc. I grał bardzo długo. Jest Bereszyński. Bereszyński jest o tyle ciekawy, tak, że ostatnio złapał rytm meczowy. No, na 2 mecze chyba, tak? Jak napoi już było pewne wszystkiego, to, tak, to mu dali szansę. Ja zawsze chwalę. Tak. Jakub Błaszczykowski. Jak forma Jakuba Błaszczykowskiego? Kiedy... Jak mu poszło z Puszczą? A nie zawalił nic. No, ale z Łęczną 10 minut widzę, tak? Tak. Tu go zabrakło za UKS-em. Ale dlatego, że Notting skład. No to on tak Notting skład był. Ale tu wrócił po kontuzji, zagrał 19 minut, 2 razy na ławce. Bardzo czyli w formie. Damian Szymański z AEK-u. Ciekawostka, AEK wygrał z Pałkiem 2-0 ostatni mecz. To jest Damiana Szymańskiego. To ciekawostka zmieniła moje życie. Tak jest. Sebastian Szymański. O Jezus, ty ile tych Szymańskich? Który jest synem którego? Zieliński jest bratem Zielińskiego. O, Widzewie przedłużony, ale kontrakty idą. Jest ta rewolucja kadrowa, wzmocnienie. 32-letnie przedłużenie brata Piotra Zielińskiego, chyba z nadzieją tylko, że Piotr Zieliński przyjedzie tu na mecz i kupi koszulki, bo nie wiem po co to było. Jest Jakub Kamiński. Jakub Kamiński, powiem wam, że od połowy kwietnia strzelił w Bundeslidze 3 gole. No to super, to mamy jednego. I na ataku Robert Lewandowski, tuż po meczu z Wissel Kobe, 45 minut zagrał. Barcelona wygrała 2-0. Co to jest to Wissel Kobe? To brzmi jak Japończycy. Czy jakieś turny tam mają, czy o co chodzi? To jest prawdopodobnie... Emperor's Cup! Nie, Emperor's Cup było po Club Friend, najpierw był Club Friend. Z Nagano wygrało. Myślałem, że była Emperor's Cup. Nagano. Była. Dobra, zostawmy flash score'a może. No jeszcze zmiany przeczytam. Bielik, Drągowski, Frankowski, Lederman, Łęgowski, Linetty, Milik, Skóraś, Slisz, Świderski, Wieteska, Wiśniewski, Zalewski. I oczywiście przy ławce trenerskiej Fernando Santos, który nazywa się identycznie, mało osób to wie, jak taki klub w Brazylii. Tam jest Santos klub, a u nas jest Santos selekcjoner. I co wy na to? Takie się dzieją rzeczy. Jestem oszołomiony ciekawostkami. Ilu Brazylijczyków w takim razie powinno grać w pierwszym składzie reprezentacji Polski? Cały Santos powinien być. 7 Bartekal pisze, co Góralski prezentował. Prezentował ostatnio koszulki Kizy. Na przykład widziałem zdjęcia. Ja nie rozumiem pytania po prostu. Też. No co, Góralski prezentował XD. Chyba chodzi o to, że... Nie, dobra, bo jest wyżej Tomasz Kochański, gdzie Góralski jedyny gracz, który cokolwiek sam prezentował. I Bartek Alpyszek, co Góralski prezentował. Więc możecie się włączyć w tę dyskusję, albo możecie nabrać wody w usta i... Ja mam Góralski ser w lodówce i jest spoko, ale nie chcę go jeść. Okej. Dolph Lundgren, Cobra Kai, Thorsten Frings, Gerd Müller... Podolski, Klinsmann, Schweinsteiger. To są propozycje czatu, jeśli chodzi o to... A Toni Kroos? Też już zakończył karierę reprezentacyjną? Jak tak można? Na to wygląda. Toni Kroos jest moim rówieśnikiem, z tego co pamiętam. A Oliver Kahn jest starszy. Ale niewiele. Niedużo. A Oliver Kahn został zwolniony z Bayernu podobno. To prosto na murawie. Jak ten chłop se poradzi po prostu. W swoim życiu teraz. Koniec, teraz będzie w Piastrze Gliwice z ten greenkeeperem. Można zdradzić już. Albo w Górniku Zabrze, zależy gdzie będzie miał bliżej do tego. No, ze swojej ze swojej kawalerki, bo pewnie tyle tak, się dorobił w swojej karierze. Ledwo. I teraz kawalerka już jest na wynajem. Tak, dzieli ją po prostu z sąsiadem. A prawdopodobnie będzie wynajmował pod Gliwicami, bo nawet na Gliwice nie będzie go stać. Gliwice to jest piękne miasto, bardzo się rozwija, więc Oliver Kahn ma małe szanse, żeby tam się załatwić. Prawda. Jeżeli ktoś ma pokoje robotnicze na wynajem pod Gliwicami, to dzwońcie do Olivera Kahna, będziecie mieli prawdopodobnie nowego lokatora. Może być z Prusakami, no, ten pokój, na więcej nie będzie go stać po tym, jak został zwolniony z Bayernu. Dobra, strasznie mnie zmęczył ten skład. Okazało się, że naprawdę to jest mecz reprezentacji Polski. Do tej pory się udziałem, że może nie. To na pewno nie jest baraż o drugą ligę na przykład. No. Zresztą nasze naturalne środowisko. Lepiej się, myślę, bawiliśmy tam, jak była pierwsza liga. No jest to mecz reprezentacji Polski przeciwko reprezentacji Niemiec. No trudno, co zrobić? Nic się już nie poradzi. Zaplanowali. Takie się wylosowało. Ale im bliżej tego było meczu, tym bardziej się solidaryzowałem z... Proszę bardzo. Kinga powiedziała, że na pasku leciał skład. Powiem wam, co miało lecieć na pasku. Możemy chyba zdradzić, co miało lecieć na pasku. Na pasku miało lecieć ogłoszenie, bo zginął jamnik z klarnetem w dupie i Leszek powiedział, że widział takie ogłoszenie w internecie. Tak. Więc jeszcze... Ale jest dosyć stare, więc chyba się nie znalazł cały czas ten jamnik. Albo może, wiesz, ktoś z czata go trzyma na chacie i nie wie, co z nim zrobić, a tam byłoby wiadomo, przynajmniej komu oddać. Była prośba, że jeśli ktoś namierzy tego jamnika, to żeby nie grać na klarnecie, tak. Bo pies tego nie lubi. Takie były ogłoszenia w internecie. Tak się wydarzyło wielokrotnie. Widziałem też dzisiaj świeże ogłoszenie na klatce schodowej, że są ludzie, którzy nie wyłączają Wi-Fi na noc. Jest promieniowanie przez to w nocy. 5G nawet. A trzeba się wysypiać zdrowo i dlatego prosimy bardzo, lokatorzy, nie zostawiajcie Wi-Fi włączonego na noc. Ja słyszałem, że jak zostawisz Wi-Fi na noc, to ci się śnią koszmary. Ja zawsze zostawiam Wi-Fi na noc i zobaczcie, co się ze mną stało. Nic dobrego. To nie jest nic dobrego, co się ze mną stało. Nie zostawiajcie Wi-Fi na noc włączonego, chyba że ściągacie coś emulem albo torrentami. Albo Kaza. A, pamiętam te czasy. No. Ja widziałem, jak ktoś ściągał, sam nie ściągałem, ale widziałem kolegi. Ściągałem stamtąd legalne wersje demo różnych gier, które się tam pojawiały i czasem 30-sekundowe fragmenty utworów, żeby sprawdzić, czy ta płyta mi się spodoba. Że musiał później kupić w sklepie, naprawdę. Podkreślamy, w sklepie, nie na giełdzie. Nie. Ale wiecie co, ja mam jedną traumę z dzieciństwa, jeśli chodzi o te wszystkie kazy, torrenty i tak dalej. Ja byłem wielkim fanem takiego łódzkiego składu Afront. Miałem 13 lat wówczas, byłem wielkim fanem składu Afront i zdarzyło mi się tak, że kupowałem ich niektóre albumy, znaczy mieli dwa, więc połowę ich albumów kupiłem, a połowę ich albumów, przynajmniej początkowo, ściągnąłem sobie z sieci. I potem był kawałek jakiś, nie wiem, taki singiel puszczony i tam były takie wersje, jeśli to ściągasz z sieci, pewnie masz 13 lat i właśnie dowiedziałeś się, co to jest świat. Czuję się naprawdę zdisowany przez skład Afront. I wziąłem i kupiłem też ten drugi album. Mówię, od teraz będę kupował wszystkie albumy zespołu Afront. I już żadnego nie wydali. No. Ale mam obawy. Czyli możemy powiedzieć, że nielegalne ściągnięcie Kuby z płyty zespołu Afront zakończyło ich działalność. Zbankrutowanie. Ale pamiętam, bo koledzy kupowali gry pirackie. Ja oczywiście nie, ale kiedyś poszedłem do sklepu i zobaczyłem, ile kosztują te legalne. I tam była na przykład cena 260 zł. To był mój dwuletni budżet wówczas, mój osobisty, tak? Ja z tego urządzałem 18, ja z tego żywiłem się w sklepiku, ja z tego chodziłem na wodę. To dużo. No, umówmy się. Półka cenowa była dosyć trudna. No to nie ma się co czarować, że w latach początku 2000-tych rzadko kto kupował gry ze źródeł, które nie były takie, że tam było i sprzedaż aut, i sprzedaż opon, felg i przy okazji gier wideo. Jakby mało kogo było stać na coś legalnego. A ja mam wyzwanie dla czatu. Czy pamięta kod do płyty XP, na której XP miało 3/4 Polski? Bo ja, wydaje mi się, że jak zobaczę, nie jestem w stanie wymienić z pamięci, ale jak zobaczyłbym gdzieś ten klucz, gdziekolwiek, na ulicy, na ścianie, po prostu wydzierany, to bym wiedział, że to jest z tej płyty XP. Aby się nam przydał teraz XP do naszych planów dalszych. Tak. Ale nie mamy. Ale nie ma. Marcin Smyk, gierki wtedy tylko z CD Action. To jest prawda. To jest prawda, że gierki głównie z CD Action pełne wersje, bo to były jedyne pełne wersje w takiej cenie. Były jeszcze pełne wersje tak. w Komputer Świat Gry albo Świat Gier Komputerowych, coś takiego. Ale to nie były ciekawe gry. Tam były zazwyczaj lipne gry. Ewentualnie jeszcze mogłeś kupić w kiosku jakiś hit. Poldeck Racer, Poldeck Driver. A Hooligan Storm Over Europe nie było też w kiosku? Też było. Dlatego możemy teraz bez strzału ściągać. To jest Abandonware. Te skoki narciarskie takie 3D. Jest kod. To jest ten? Tak. Rychyty było w nim. No, blisko. Okay. Niedźwiedź 7 był blisko, naprawdę. Tak jest, to jest ten kod. Takie właśnie kody były do XPK. Ja miałem dużo, tylko inaczej się wtedy ogrywało te gry, bo jak już miałeś jakąś grę, w ogóle ja miałem jedną oryginalną grę chyba w tamtym okresie, taką, że... No faktycznie poszedłem do sklepu i ją kupiłem. No bo miałem trzy inne oryginalne gry, ale... Pożyczyłem. Ja też tak pożyczałem. I to był Morrowind i przeszedłem go jakieś 20, takiej liczby, ale 29 razy, a potem jeszcze wracałem do niej i mam tą oryginalną grę cały czas u siebie w domu. I cały czas z nią grasz? Tak, cały czas z nią gram. I przedwczoraj, jak próbowałem zainstalować coś na starym laptopie, to sobie przypomniałem, że tam jest płyta Morrowinda, ją wyjąłem i schowałem takim namaszczeniem do pudełko do szafeczki. I mimo, że 20 lat już mam tę oryginalną grę, to ją mam. Więc wtedy się szanowało, takie były czasy, nie? To teraz się młodzi. No tak. Teraz to na Bilesteamie masz codziennie jakąś grę za friko po prostu i to niektóre to takie sztosy totalne. Na PlayStation też są za darmo. Jak masz po prostu PlayStation, to jest jakaś gra za darmo. Tak. No to teraz ja na Steamie nawet czasem patrzę i wchodzisz i gra za darmo to jest już ta gra, która jest za darmo, to już na moim komputerze nie pójdzie, więc ja nawet w gry, które są do kupienia nawet nie mogę patrzeć, bo menu by się nie odpaliło. To jest u mnie może brak problemu z grami. Mogę marnować czas inaczej. Na po prostu stare gry. Ostatnio grałem w Cywilizację. Którą? 6. Co tam ciekawego? To bardzo nowa. Bardzo nowa, była za darmo na Steamie. To jest najnowsza Cywilizacja? Nie mam pojęcia, bo ja nie jestem jakimś takim cywilizacyjnym freakiem. Zawsze chciałem tej gry spróbować. No. Nigdy mnie nie było stać, więc jak było za darmo, to mówię, za darmo to biorę. No i jak? No i się wciągnąłem na maksa. Tak? Skończyłem jakieś 3. czy 4. To koło jest Polska nawet. Wiesz co, w tej nie było akurat Polski. Grałem, kim ja grałem? Niemcami grałem bodajże. A kto tu przyszły jakieś antyniemieckie hasła chciał? O proszę. Pytałem się grzecznie, w którą stronę idziemy. Miałeś też Tegena u siebie? Chciałem tylko powiedzieć, że przy ostatnich rundach, tam przy moich granicach, latały samoloty i latały rakiety kosmiczne, a ja jeszcze byłem na takiej etapie przechodzenia z łuczników na kuszników, więc chyba coś poszło nie tak w mojej cywilizacji. Nie wiem, co do końca źle zrobiłem, może wszystko. Grałem kiedyś w taką grę, nie wiem, ona się nazywała Empire Earth czy coś innego, nie pamiętam dokładnie nazwy, ale właśnie też to polegało na tym, że to był typowo RTS już, nie? Że tylko tworzyłeś sobie swoje armie, i walczyłeś z innymi, tak? I też były różne etapy, że zaczynałeś od kamienia łupanego, przechodziłeś dalej. Ja grałem z 2 kumplami, na 3 kompach połączyliśmy się. I ja uznałem, że od początku będę szedł w technologię. Pierwszy dojdę do atomówek, do mechów, tam można było dojść do mechów, to ich rozjalę. No i doszedłem i widzę, kumpel pod granicą idzie husarią i tymi trebuszami, nie? Mówię, dupa, idę na niego mechem. Ale miał tyle tych trybuszy, że mój mech po prostu. I widzę, jak idą katapulty, mechy, rycerze dzielni po prostu po tych moich mechach. Nic nie zostało. Zostałem zmieciony po prostu, miał taką przewagę liczbową. Mówię, dupa. Dlatego trebusz jest największym relacją. U mnie sąsiad, wylatywał w kosmos, a ja mówię, kurde, proch odkryłem. To zmieni w ogóle losy mojej cywilizacji. Ja będę zarabiał strzelców. Uwaga, będą grali zaraz. Uwaga, gwizdnął i poszli, ale w ładnym ujęciu nic nie było widać. Na czyjąś dupę. 5 sekund, 6 sekund, 7 sekund, 8 sekund meczu za nami. Wciąż nie przegrywamy z Niemcami, warto zaznaczyć. Podoba mi się, że Kinga już jakieś 2 minuty temu powiedziała, chłopaki już grają, was jeszcze tego nie widać? Ach, ten internet od Leszka, to jest nie jesteśmy dzisiaj u mnie. Tylko jesteśmy dzisiaj u Leszka, także jeśli ktoś się przyzwyczaił, że opóźnienie jest niewielkie, to przepraszam najmocniej. Obecność u mnie, to opóźnienie tak jest najmniejszym z minusów. Znaczy, plus jest taki, że są sąsiedzi, więc jak będzie trzeba patrzeć na boisko, to sąsiedzi nas o tym poinformują trochę wcześniej. Chociaż istnieje szansa, właściwie istnieje zagrożenie, że sąsiedzi, podobnie jak bardzo duża część świata, niespecjalnie brali urlop w pracy, żeby ten mecz obejrzeć. Nie jest to mecz taki, który faktycznie jest najważniejszy w historii obu narodów. Rzeczywiście sprawdzę. No wiemy, Kinga nam przemówiła do nas. A, Kinga napisała, że już jest 2-2. To niedobrze. To szybko tego ale padły bardzo. No przepraszamy najmocniej, że tak to wygląda. A my nie mamy live? No! Leszek przeoszczędził trochę na live'ie. O kurde! Okay, Kinga, rzeczywiście coś tam było. A jest właśnie faul. Właśnie Bednarek kończy karierę jakiegoś. Mamy trzecią minutę. O, to dużo. Dobra, to elegancko. 308, 309, 310, 311, 312. Tak jest u nas, jakby co. Dobra, no to teraz mamy szybciej niż wy, drogi czacie. Nie oglądajcie, bo będą spoilery. U nas już naprawdę Niemcy prowadzą, nic się nie poradzi. No to wcześniej wczytywało Artura Wiśniarka i bardzo dużo zajęło, bo Artur Wiśniarek bardzo wyraźnie wymawia i akcentuje każde słowo. Zwłaszcza po niemiecku. Już są lagi, także okay. Już dalej nie przewijaj, bo już jesteśmy w połowie Mołdawii. Dobrze, ja nie chciałem wiedzieć, jak jest w Mołdawii. Mamy rok 2032 właśnie na Leszka Telewizora, także tyle jesteśmy przyszłości. Inflacja nie spadła. Julek na swoim sejwie wynalazł trebusz. Tak właśnie. Ale w cywilizacji bym pograł, zawsze mnie fascynowało. Ale super, tak. Znaczy wciąga na maksa, w sensie naprawdę, tylko niestety za pierwszym razem mówić, ja to rozkminię, będzie spoko. Nie, trzeba chociaż jakieś takie podstawowe poradniki posłuchać, co na początku zrobić, żeby właśnie nie skończyć jak ja z prochem przy bombie atomowej. Więc jak już poradników posłuchałem, to ostatnio mi się udało, może to było perwersyjne, ale doszedłem do bomby atomowej i ją zdetonowałem na państwo obok. Ajajaj. Słuchaj, nie chcieli mi tego miasta oddać, a prosiłem ładnie. Ale powiem ci, że... Zrobiłem im Hiroshimę. Powiem ci szczerze, że tak jak na początku trochę się oburzyłem, że grałeś Niemcami, to gdy powiedziałeś, że miałeś łuczników, kiedy latały rakiety, musiałem doprowadzić do upadku Niemiec. Okej, to jednak jest nasz bardzo dobry kolega. Tak, bardzo tak, fajnie. Tak. Ten naród chciał się rozwijać tak bardzo, ale moje rządy niestety... Tak, przecież nie zbuntują ci się, bo to Niemcy. Dokładnie. Zwłaszcza jak Kuba Błaszczykowski. Ale chodzi. Piłeczka chodzi. No i pokaz Bereszyński, nie? To jest prawe skrzydło. Tak. Kurde, wywalczyli. Moim zdaniem zaczynamy już dyskusję, czy Kuba jednak nie powinien... Znaczy jak tam Błaszczykowski czatuje, żeby to dobić. Tak. A tu się minęli wszyscy obrońcy. Musimy robić intensywne Błaszczykowski watch. Niemcy? To jest przeszłość. Tak. Kuba Błaszczykowski to jest przyszłość. Ale ten skład taki Niemiec, nie? Taki dość tak nie jara się. Tak nie ma, że czytasz każdego i znam, bo go nie można nie znać, tak? Bo właśnie wygrał finał Ligi Mistrzów. Takich nie ma za wielu. Szczerze to ile? Ze trzech takich mają? Ter Stegen, Rudiger. No i Gundogan jest na tym. Znaczy jest Havertz, którego znamy faktycznie. No Kimmich, Musiala, wiadomo, nie? No dobra, jednak są wszyscy znani. Gwiazdy. Macie rację. Nie, ale nie znamy tych wirców. Obrona Niemiec aktualnie to są jakieś no-name. No-name dla nas prawie każdy, kto nie gra w Ekstraklasie, jest no-name, musi mieć to z tyłu głowy. Artur Serek zna. Z Niemców znam Friedricha Bichlera. I Martina Schmidta i Stana Hanawalda. I to jest koniec Niemcy. Jeszcze znam Kevina Mellera. Stefan Müller. I Thomas Müller. Dużo było Müllerów. Müllerów możesz powiedzieć dowolne imię i zazwyczaj ktoś znany jest takim Müllerem. Dobra. No i dzielna husaria z kontrą. No panie, ale Kuba ciągnie. Ale fantastycznie. No mam nadzieję, że go nie zdejmie Santos, bo to będzie najgorsza zmiana w historii reprezentacji Polski. Ale Sobolewski obnażony jako trener. Nie korzystał z usług ani Jakuba Błaszczykowskiego, ani żadnego z jego kolan. I dlatego być może ta liga się skończyła tak, jak się skończyła dla Wisły. A Błaszczykowski może by pomógł w finale baraż. Może. No i tak. Ja bym zaryzykował. Ja też. Tak, szczerze mówiąc. Widzę, co gra dzisiaj na tle Niemiec. Kurde. 2 razy piłkę miał, 2 razy dobrze zagrał. Zerwał skrzydełkiem. Błaszczykowski by to utrzymał, bo jest wyższy. Bo Błaszczykowski ma 3,5 metra. Tak, Błaszczykowski wiedział, żeby do tego nie biec, bo to jest stracona piłka. Już ustawiał się gdzie indziej. Wyrzuciłby swoje kolano w górę, kolano przyjął i tyle. Kurczę. Ale zobacz, jak Kuba presuje, zobacz, co się dzieje. Już muszą drugą stroną grać. Nie grałem tam, gdzie jest Błaszczykowski. Ale przypomniało mi się, że pierwsze wielkie chwile Kuby Błaszczykowskiego to czasy, gdy Jerzy Engel prowadził Wisłę Kraków. To naprawdę dawno temu. Ależ tak recenci Polacy dzisiaj są. Jerzy Engel w Wiśle Kraków. Chyba 2005 rok. to był już Błaszczykowski w jakiejś istotnej roli. On tam chyba kontuzję miał z Panathinaikosem. Ale Santos trochę przeżywa ten mecz. Myślałem, że będzie bardziej taki wyzwany. Będzie, że będzie udział tak, pamiętaj, że masz Mołdawię, tu chodź, nie biegnij, tu Mołdawia ale za 4 dni. Totalnie kupuję ten scenariusz, że tu zagramy świetne spotkanie po to, żeby z Mołdawią zagrać jakiś paździerz na 1-1. Tak, ale taki żwir, czarny z dupy dla nas. Tak. W ogóle bym się nie zdziwił, w ogóle zero zdziwienia. Więc... Odgotowy człowiek, przełamam dychę. Kuba odpali chuligan z Storm Over Europe. No kurde, bardzo bym chciał odpalić chuligan z Storm Over Europe. To jest jedno z moich marzeń, ale jeszcze nie ogarnąłem działania tego Virtual Boxa. Natomiast mam to w planach. Dzisiaj poczyniłem krok do przodu w stosunku do wczoraj. Dzisiaj wpisałem is Virtual Box safe. I wszyscy mi piszą, znaczy w Google wyskakuje, proszę powiedzieć, yes, Virtual Box is safe, you can surely use it to make something on your computer. Ale to jest spoko, bo mega się boisz o swoje save'y z Baldura, bo nie wiesz, że masz cokolwiek innego wartościowego na komputerze. Nie, ale nie mam to od Kuktacza, wersję już z wgranym wszystkim. A działa? I przez urlop, nie, dzisiaj nie miałem czasu. Miałem bardzo intensywny dzień, ale przez urlop to ogarnę. No to dawaj teraz, najwyżej się zawieźć. Najwyżej nas wyłączy. Znaczy nie, to jest firmowy laptop, ja tu nie mogę zmienić czasu. No, mogę wam powiedzieć, że cały czas mam tutaj gdzieś aktualny czas. Znaczy nie, strona z aktualnym czasem już przestała istnieć. Jest to wielka strata dla mnie. A w Polsce. Wiesz, że przestała istnieć też strona licząca liczbę znaków? No. A znaki ILOG. Jest teraz ile korzystam z time. 7 minut mam już opóźnienia na firmowym. No nie da się tego zmienić bez poprawienia sergi. Na tym nie zagramy w Hooligans. No trudno. Kurczę, widzę, że bardzo cierpi Fernando Santos na tej naszej ławce. Może dlatego, że jest w Polsce, a nie w Izbach. Kurde, to Polska. Dobrze, że ta ekstraklasa się skończyła, bo naprawdę. Ale miałem zgrupowanie z piłkarzami ekstraklasy. To Polska. Naprawdę. Po ilu dniach pracy jako selekcjoner reprezentacji Polski, Fernando Santos jedyną rzecz, jaką zaczął robić, to dni do końca kontraktu. Albo powiedział swojemu temu agentowi, słuchaj, jakby w Brazylii kogoś potrzebowali, to dawaj znać. Santosie przede wszystkim. Słuchajcie, widzieliście tę wypowiedź Kuby Błaszczykowskiego? Ja chyba jej nie zmyśliłem, że to trening to dla mnie za dużo nawet. Ale przed tym meczem, że tak, ja nie mogę grać dużo, bo nawet trening to dla mnie za dużo. Naprawdę? Chyba sobie ironizował, jeśli to padło. Bardzo możliwe. Że czy on się czuje urażony tym, że będzie grał 16 minut? Znaczy nie, hola. Nie wiadomo, ile będzie grał, bo Santos powiedział, że będzie grał tyle, ile chce. Aha. Więc możliwe, że Jakub Błaszczykowski połowa meczu z Mołdawią jeszcze będę grał tyle, ile chce. Ja myślę, że Jakub Błaszczykowski jest w tym momencie jedynym pewniakiem na Euro. Tak, to prawda. Jadę. Powiedziałeś? Tak. Jesteś słowny? Tak. Z mordy cholery. Miałem grać ile chcę, a chcę i gram. Prawda jest taka, że w tym momencie jedyne, co może Kubę powstrzymać przed Euro, to nie daj Boże kontuzja. Ale tak. Myślę, że nie. Już wszystkie kontuzje, już co miało być, to były. Także Niemcy tutaj prawą stroną. A centrostrzał? Centrostrzał. I co? I jakby to wpadło, to byś powiedział, ale Niemiec to jest najlepszym technikiem świata. A jak to samo by wpadło w Ekstraklasie, zamknął oczy i centrostrzał. A przyszła koza do woza jednak Niemcy z centrostrzałem. To jest... Był spalony? Spalony. Jeszcze po spalonym. No taka mało imponująca. A nie, bo to jest to wcześniej. Gdzie był Szymon Marciniak? W Bełchatowie. A no tak. A no jeszcze na klasę jedzie chyba, albo na B klasę. Co ty gadasz? Tak. Ktoś tam załatwił, że będzie siedziała klasa. Trzeba to jechać. Po jakaś powiślanka? Nie powiślanka, tylko jakaś taka... Turowianka? Możliwe. Jakiś bardzo znany klub z niższych lig. Jedziemy? Turowianka to jest bardzo znany klub, ale kiedy to będzie? Nie wiem. Dobra, idę po telefon. To trzeba uściślać na bieżąco. Dobrze. Tomasz Szułowski. Na razie Kuba nie odstaje od graczy Bayernu. Można powiedzieć Wisła na poziomie Ligi Mistrzów. Do momentu, kiedy pojawia się Wisła w tej wypowiedzi, myślałem, że chodzi o nią. Mówię, kurde, ale fajnie. Ale naprawdę dobrze, że nie odstaje. Ale jednak to jest... O Jezus, on jak się Bereszyński położył, już myślałem, że jakaś kontuzja. Zobacz, jak mnie boli, panie. No bo tak się złożył, jakby naprawdę coś się stało. O, Artur Nowak wywołuje. Diesel News. Turośnianka. Leszek, możesz Turośniankę sprawdzić. Bielskę tak napisał i dziękuję Bielską. Wiecie, co się wydarzyło? Wydarzyło się to, co można było przewidzieć, że się wydarzy. Przypominam, dostałem od PZU 15 000, żeby wykonać naprawę. Mechanik przeliczył, okazało się, że części kosztują 19 000, więc cała naprawa 31 000. Więc trudno będzie za 15 tysięcy zreperować, wysłał swój kosztorys. PZU, no, dobra, nie, to jest szkoda całkowita, to jest szkoda całkowita. Zaraz panu wyślemy uaktualnione wyliczenia. No to ja już mówię, dobra, okej, to jest za mną, wreszcie przyszłą wartość auta, elegancko, pożegnamy się, rozejdziemy w pokoju. Wysłali mi. I wysłali tak, wartość auta wyliczyli na 18,5 tysiąca, najtańszy na Otomoto, ten rocznik, ten, 19. Następny najtańszy 20,5, a potem już 25 mniej więcej. Mówię, no to tanio policzyli to 18,5 to moje auto. Ty, zobacz, co się dzieje. Błaszczykowski, szukany, zabrali mu bramkę. Karny i to z Portugalią. Karny. Wpuszcza się jego. Ale ten Błaszczykowski chodzi. Najlepszy piłkarz na razie. No, tak. I to bez podziału na drużyny, bo Niemcy też nic nie pokazują ciekawego. Nie, pograłby w kadrze. Czy on nie jest młodszy niż Ancelotti? Tak. No to zawsze warto podkreślić. Jak ktoś jest młodszy niż Ancelotti, to może wszystko. Życie jak na przykład Ryszard Wieczorek, to spokojnie można grać i trenować. No i wyliczyli, że 18,5 wartość auta. Ale wartość wraku policzyli, że no panie, to prawie nie jeździ, 5 spokojnie, więc nie wyślemy panu 15, które było już wcześniej nasłane, tylko 13, bo tyle jest wartość auta minus wartość wraku. Na początku pomyślałem, że sobie żartułem, że jestem w ukrytej kamerze, rozjeżdżałem się po całym domu, potem sprawdziłem, jaką wartość auta wpisali w ubezpieczeniu, bo ubezpieczałem samochód w końcówce marca, a rozbity został na początku maja. W końcówce marca to samo PZU wyceniło na 21 tysięcy to auto, więc przez miesiąc spadło o 3 tysiące. Potem otworzyłem te obliczenia, odjęli 1000 zł za to, że jest brudny fotel. Jak ma być czysty fotel? Jak ty masz brudny fotel? Jak ma być czysty fotel po wypadku, gdzie ja tam kładłem wszystkie skrzynki, wszystko co miałem z tego bagażnika wyjmowałem, bo próbowałem ratować co było w bagażniku. A wytłumacz się, jak urodziłeś ten fotel do tego, żeby wartość auta spadła 1000 zł? Tak się rozsierdziłem, że od razu napisałem, że sobie chyba żartują, że to jest uwłaczające, co oni robią i że wycena jest skrajnie niesprawiedliwa i krzywdząca i proszę o ponowną analizę tej sytuacji. I teraz będę na to zwracał uwagę. Już czytaliśmy to, jakby co. Więc tak to wygląda. Mają w poniedziałek, widziałem, że wpisali, że teraz będą oględziny w... Jak to się nazywa? W Katowicach. Więc ja nie wiem, czy oni sobie to scholują do Katowic, czy oni mają znaleźć. Twój samochód krąży po całej Polsce. Napisałem im jeszcze. Myślę, że oni pokazują go i zrobią sobie z nim zdjęcie. Tak. Zresztą to jest słynny Chevrolet Cruiser Kubalkiewicza. Zróbmy sobie z nim zdjęcie. Napisałem im jeszcze, że jak wierzą, że ten wrak się da za tyle sprzedać, to bardzo ich o to proszę, żeby się ten wrak wzięli i go za tyle sprzedali. I już przelali całą kwotę, czyli wartość auta, tą co była w ubezpieczeniu wpisana tuż przed wypadkiem tak naprawdę i bez żadnego odejmowania wartości wraku, bo jak oni chcą to sprzedać za tyle, ile tam wpisali, to ja im życzę powodzenia i naprawdę trzymam za nich kciuki, nawet mogę powiedzieć, że się za nich modlę. I teraz czekam, co oni wymyślą, bo jak wymyślą, że no nie, faktycznie pomyliliśmy się, nie 18,5, tylko 18,700 jest to auto warte, to wtedy po prostu zgłoszę się do takiej firmy, widziałem już, są ogłoszenia, odzyskujemy hajs z ubezpieczeń. Daj nam pełnomocnictwo, a my przyniesiemy ci pieniądze w zębach. I wtedy tak to zrobiłem. O, wielka chwila. O, jednak. Kuba najlepszy. Kuba chyba nie jest zadowolony z tego, że musi zejść. Prawie z asystą przed chwilą do Lewandowskiego. Zdecydowanie najlepszy zawodnik na boisku. Dobrze grał. Kurde, fajna chwila. Szkoda, że nie dali mu więcej pograć. No i w sumie szkoda, że daje radę w tym meczu. Szkoda, że tego Kutunduz tak trapił, bo ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że jeszcze trochę trwa ta jego przygoda z reprezentacją. Ładne pożegnanie, bardzo. No tak, no ale co ma na to wszystko powiedzieć Kaziu Sidorczuk? No właśnie. O, Jacek Bąk był. Widzieliście? I siedział. A co ma robić? Myślę, że główne zajęcie aktualnie Jacka Bąka to jest wstać rano, a potem wysiedzieć do wieczora, żeby pójść spać. Tyle. To dość intensywny czas w życiu. Piękny szpaler, uczestniczył również w zawodnicy reprezentacji Niemiec. Gdzie jest Jurgen Klopp, żeby żegnać Kuba Błaszczykowskiego? A, robił z nim wywiad dzisiaj Piotr Koźmiński. Podczas gdy my jemy chorobki na wizji, Piotr Koźmiński dzwoni do Jurgena Kloppa i on od niego odbiera. O, to dużo. Chciałem kiedyś być dziennikarzem. Chciałbym jakiś numer do Jurgena Kloppa. Wystarczy mi numer do tego Jurysia Karolainy z Miedzi? Gdzie on wylądował? Tak, też jest JK prawie. Co prawda Karolina pisze się przez C, ale tak. Dostatecznie blisko. Juryś Karolina. Ja powiem, że ale piękny moment. Domyślam się, że rodzina. Tak jest. Ja kiedyś próbowałem się dodzwonić do trenera Majewskiego, dostali mnie, ledwie mi się nie udało, więc stwierdziłem, że do Jurgena Kloppa nawet nie mam ambicji, w ogóle nie mam ambicji dzwonić do trenerów. Koniec tego, ja nie będę przeżywał tego po raz kolejny. Piękne sceny. Rodzinne. Tak, i już przerwali, wracamy do meczu, bo no, nie przyjemnych scen. No słuchaj, no jakby mecz to mecz. I wszedł Skóraś za Jakuba Błaszczykowskiego. Generalnie, wiecie co wam powiem? Wydaje mi się, że Jakub Błaszczykowski zasługiwał, żeby jego przygoda z reprezentacją była lepsza. Trafił na taki parszywy czas w sumie. Wiadomo, no, najlepsi coś... piłkarze od wielu lat byli. No właśnie. W jego czasach. Nie, ale widzisz, bo Panna się wylosowała. Bo z Euro 2016, pokażesz się Błaszczykowski z Euro 2016? Oczywiście. Takie, ale to jest twoje pierwsze skarżenie do Euro 2016? No tak. No to nie. To ja mam no tak, nie strzelony karny, to za to. Ale nie, był najlepszym piłkarzem wtedy. No to może. Obok Krychowiaka. No nie wiem, ja pamiętam z tego turnieju Milika, Jędrzejczyka, Fusy. Nie. Mam bardzo dużo skojarzeń z tamtym turniejem, a z Błaszczykowskim z tamtym turniejem kojarzy mi się nietrafiony karny. Nie no, wszyscy mówili, że Błaszczykowski właśnie wtedy grał świetnie, po kiepskim sezonie klubowym, bo on chyba z Fiorentiny przyjeżdżał i naprawdę dał radę. Bramka z Ukrainą, Błaszczykowski, tak? Błaszczykowski miał bardzo dobry turniej. Nikt na niego specjalnie nie stawiał. Niektórzy zastanawiali się, czy on powinien jechać i zagrał bardzo dobry turniej. Nie odbierają mu tego Euro. W takim razie moja pamięć. Szwankuje, rzeczywiście. Mam mnóstwo skarżeń z tamtym turniejem, a Błaszczykowskim mam, że znaczy, nie trafił. Wiecie, karnego. Co się mówiło po tym, jak Błaszczykowski nie strzelił karnego? Nikt nie miał pretensji specjalnie właśnie za to, że miał tak dobry turniej. Taka była narracja, że ktoś inny by spudłował, kręcilibyśmy nosem, ale Błaszczykowski tak wiele dał na tym turnieju, że nikt nie miał pretensji. Także no, trochę mi szkoda, że to zaczynamy o tym zapominać. Niedługo będzie no to, dobrze, bo ja to przez Błaszczykowskiego wszystko. Gdyby nie Błaszczykowski, bylibyśmy mistrzami Europy. No, ale... Błaszczykowski dał mnóstwo na tych mistrzostw. Ale Leszek, zapamiętujesz na dłuższą metę. No niestety takie sytuacje, takie konkretne. Sebastian Mila z Niemcami. No dokładnie. No i Sebastian Mila jest w tym momencie dużo wybitniejszym reprezentantem w historii i oczach przeciętnego Polaka, no bo to pamięta, tak? Tak samo jak pamięta tego zmarnowanego karnego Błaszczykowskiego. Pamięć jest strasznie niesprawiedliwa. Błaszczykowski to jest świetny turniej. I zobacz, że ja oglądając to też wymieniłem 7 osób, które mi utkwiły w pamięci, a z Błaszczykowskim nie miałem takich skojarzeń przy tamtym turnieju. Ja na przykład z tamtego turnieju ja najbardziej zapamiętałem tego Fabiańskiego, który przeszedł jako dwójka za Szczęsnego i potem już tam nawet Szczęsny mówił, że już nie oddaje, że nie chce swojego miejsca z powrotem, no bo tak dobrze bronił. Może niech czat teraz sądzi, jak wspominacie Błaszczykowskiego na Euro 2016? Czy ja mam tylko jakieś umamy, ale naprawdę jestem przekonany, że taka była narracja. Moim zdaniem masz rację, natomiast my symbolizujemy Janusza Piłkarskiego, który... to jest osób pamięci. Tak. Ja nie kwestionuję twoich słów, że Błaszczykowski był na tym turnieju w ogóle super... Że Jędrzejczyk lepszy. Że Jędrzejczyk lepszy. I absolutnie nie wchodzę w tę dyskusję, tylko mówię, co zostaje w pamięci po prostu przeciętnego oglądacza reprezentacji. Po naszych życiach też zostanie jakiś taki niestrzelny. Nic. Po nas nie zostanie nic. Ale może nasze rodziny chociaż nas będą pamiętać przez parę lat. Parę miesięcy to mam nadzieję, że wystarczy. Kuba był top na turnieju, najlepszy na Euro 2016, top szef. Leszek ma rację, tak było. Leszek ma rację, każdy ma w dupę Milę, a Kuba nie. No tutaj bym się bardziej zastanawiał. Sebastian Mila to jest z kolei przypadek, jak świetnie można pograć Jobkiem Karą. No tak. Wykorzystać w pełni. Zobaczcie, Polska nawet gra i... I gol? Jak Lewandowski na pustą nie dobił, czy ja dobrze to widziałem? No nie, na pustą może przesadzam, ale na taką i tak spalony. Pazdana jeszcze przypominałem. Tak. Że to jeszcze tutaj jest. No nie, to fakt, że Pazdan był rzeczywiście spalony. No grał świetnie, tak? Tak. Trochę pomagało też zarówno Kubie, jak i Pazdanowi to, że to nie były oczywiste karty, bo z tego co pamiętam Krychowiak też miał dobry turniej, natomiast on przyjeżdżał jako gość z Sewilli. Tego się oczekiwało. Po Pazdanie i Błaszczykowskim nie spodziewaliśmy się nie wiadomo czego, prawda? A to jeszcze nie był czasem, moi drodzy, turniej Mączyńskiego? No pewnie. Ale jak Mączyński, tak. No to ja mówiłem o Fusach. Jędrzejczyku z Mączyńskim. Też tam na tym... To czy Mączyński? To jest jakaś zagadka. W sensie nie no... Ćwierćfinalista Mistrzostw Europy. No tak, i to... Pierwszy skład, tak? To nie że wchodził na... A dawaj tego Kadiego do Ekstraklasy. Czy tam Chadliego, czy tam jak się nazywał ten popularny... Ale Chadli to grał gdzieś? Coś? Niesamowity jest ten Mączyński. Andrzej Gdycy Olki w 2016 na czochrany na plaży, nic nie pamięta. Może tak być, że nie pamiętam. Zresztą ja nie chcę deprecjonować występu Jakuba Błaszczykowskiego na Euro, po prostu mówię, że przy tamtym Euro mam szereg skojarzeń i nie wiążą się z tym jakieś wyjątkowo pozytywne wspomnienia dotyczące Jakuba Błaszczykowskiego i wydaje mi się, że Leszek może mieć w 100% rację, że to był doskonały turniej. Natomiast wy macie rację historyczną, to co przetrwa. Ostatecznie liczą się momenty i dlatego wracam do tego, co mówiłem, że niesprawiedliwy jest moim zdaniem ten okres, bo mnie się Błaszczykowski najbardziej kojarzy niestety z Euro 2012, gdzie... Też nie grał aż tak źle. No tak, ale to była reprezentacja PZPN, z którą miałem problem, żeby się identyfikować. Już nie mówię, że miałem problem, żeby być zadowolonym z jej występów, ale wtedy liczba wizerunkowych problemów dotyczących tej reprezentacji była tak duża, że mi było żal Błaszczykowskiego zwyczajnie. I tyle, jeśli chodzi o moje wspomnienia Błaszczykowskiego z reprezentacją. Natomiast też nie interesowałem się reprezentacją aż tak mocno, więc tutaj mogę się uderzyć w pierś, że ci, którzy śledzili jej wszystkie mecze z otwartym sercem i się emocjonowali jej meczami, mogą mieć kompletnie inne skojarzenia. Miał trochę pecha też Błaszczykowski, pamiętam jak on chyba nie pojechał na Euro 2008 w ogóle. Tak, nie pojechał, miał kontuzję, ale coś tam się mówiło, że może... W każdym razie nawet jak był zdrowy, to Ben Hacker wahał między Łobodzińskim a Błaszczykowskim. Pamiętam, był taki mecz chyba, w którym no po prostu była dyskusja, było ważenie. Ale to pamiętam, że nie pojechał, że była właśnie kontuzja. I no pamiętam, pechowo, że po tym Kuba Błaszczykowski nagrał taką reklamę dla Nike'a, gdzie w ogóle, no po tym oczywiście fatalnym naszym Euro dla odmiany, była taka reklama Nike, gdzie on w ogóle z zamkniętymi oczami robił taki gigantyczny tor przeszkód z piłką i wszyscy potem mówili, że kurde, tu Błaszczykowski to lepiej z zamkniętymi oczami gra niż nasi. W 2008 roku to był nasz najlepszy piłkarz, poza może bramkarzami. Tak? No a to już jakoś było po Euro, bo musiał się wyzdrowieć do tej reklamy i że był właśnie wielki hype po tej reklamie Nike'a. W ogóle jeszcze ma jednego pecha, moim zdaniem, Kuba Błaszczykowski. Jeżeli chodzi o całą karierę, no ale zwieńczeniem tej całej kariery reprezentacyjnej jest to spotkanie. Bo pomyślcie, ile by sobie Kuba zagrał, jakby jego numerem było 89. O, to jest dobre, ale chyba w reprezentacjach jeszcze się ostało to, że są te numery dosyć niskie. Nie, jakby się uparł, to by miało. Powinien zmienić numer reprezentacyjny na gram, aż mi się znudzi. Albo dzisiaj powiedzieć, kurczę chłopaki, ja zawsze chciałem zagrać z 89 na plecach. Z 1992 tak. I tyle minut jeszcze powinienem zagrać. Zakola Olkiewicza. Pamiętam jak Franz z lewym piszkiem i Kubą stali na scenie w dresach reprezentacji i przepraszali Polaków, a w tle pani od Koko Euro spoko. Zastanawiam się wtedy, czy życie nie jest snem. No to prawda. Jeśli chodzi o Euro 2012, to działy się takie rzeczy. Pamiętacie jak Monika Olenik wystąpiła z talerzem na głowie w kropce nad i? Nie, coś było takiego. Miała biało-czerwony talerz na głowie. A, już kojarzę. Taki wystający. Tak. Ja naprawdę byłem wówczas w szoku, jak wiele się może wydarzyć, jeśli chodzi o polskie środowisko piłkarskie, że może zagościć tam nawet Monika Olejnik z talerzem na głowie. Michał K. przypomina, mi z Euro 2013 najbardziej kojarzą się relacje korespondenta Weszło ze skupu opon w Nicei. Więc może dlatego tyle, że to dobrze pamiętasz, bo byłeś naocznym świadkiem. Byłem dość krótko naocznym świadkiem. A my śledziliśmy to z dystansu. Skup opon nie chciał mnie kupić. Byłem w takim stanie, nie byli zainteresowani już kupnem mnie. Jan Kowalski, Błaszczykowski powinien zagrać z numerem zostaje na mecz z Mołdawią. To był adekwatny numer. Dobra, wielka chwila teraz. Tak, potwierdzają się moje przypuszczenia. Nie ma XG. Tak więc dupa zbita. Ale spokojnie. Człowiek nie jest taki. Ja na szczęście się przygotowałem trochę lepiej niż ktokolwiek i wierzę bardzo głęboko, że w meczach hitowych XG będzie, czyli otwieram sobie teraz Maltę z Anglią i nie ma jednak. A jeśli chodzi o Błaszczykowskiego, to jakie jest takie ogółem wasze najlepsze wspomnienie? Bo wiadomo, że wymiatał w Bundeslidze, tylko ja tego jakoś tak nie oglądałem. Widziałem tylko skróty. Co jest XG? Grecja prowadzi z Irlandem 1-0, co potwierdza jej nominację, bo jeśli chodzi o czynnik expected goals, to ciekawe. Grecja już nastukała 0,91, podczas gdy Irlandia na razie okrągłe 0. Tak gra Irlandia z Grecją. Jeśli chcecie więcej fachowych ciekawostek dotyczących Grecji, Irlandii, śmiało pytajcie na czacie, ja postaram się odpowiedzieć. Baka Setas strzelił z karnego gola, to 0,75 XG na karnym pewnie. Tak to wygląda. Mazuras gra. Georgios Mazuras. A to nie jest ten Masuras. Jest tych Masurasów. To nie jest tych Masurasów. Gra też Lakrotimos. Odysseas. Kurczę, Odysseas. To jest imię. Dobre imię. Odysseas to jest imię. No nie, reszty nie znam. Dobra, to koniec ciekawostek. Ale Leszek, przed wami. Znaczy, nie wiem, czy pamiętacie tą fazę grupową, jak Błaszczykowski z Broszkiem robili wiatr. Że Błaszczykowski miał chyba 4 asysty w fazie grupowej. Oni tam grali z Basel i Brożek strzelał mnóstwo bramek. Taki początek w ogóle ich. Wiśle Kraków jeszcze. A ja powiem szczerze, że Błaszczykowskiego to najbardziej jednak z czasów Dortmundu. Ale nie, pamiętam ten początek właśnie w Wiśle, oni tam wtedy z Brożkiem robili niesamowity dym. Błaszczykowski mijał po 3 gości po prostu z jakichś uznanych ekip i Brożek dostawał nogę i strzelał. Fantastycznie się to ogląda. Tak, no to początki Błaszczykowskiego, ale no to po prostu już było bardzo, bardzo dawno, a ta Borussia też była bardzo, bardzo dawno, ale jakoś jest jednak świeższym. A wiesz co było też dawno? Jak Błaszczykowski przyjechał na testy do UKS-u. O, to było jeszcze dawno. To było dawno, jak bardzo dawno. Ale ja nie pamiętam tego czasu Błaszczykowski-Brożek, ale to był moment, w którym najmniej się interesowałem piłką. Ja też się zastanawiam, ile w tym prawdy jest, ale że ciężko jest czasem przebić się, a może inaczej, w tamtych czasach ciężko się było przebić piłkarzowi, który miał, załóżmy, tylko umiejętności piłkarskie, a nie miał znajomości. No i tutaj bardzo Kubie na pewno Brzęczek pomógł. Zresztą, znaczy, aż głupio mu pomagać, bo talent czystej wody, tak. Więc ale to też przynajmniej w tamtych czasach, ja też nie wiem, na ile to jest plotka i cała reszta, ale że to były piękne czasy, gdzie no może chłopcze jesteś bardzo utalentowany, ale tutaj wuja Juras zasponsoruje nam po prostu koszulki, bo ma ubojnie drobiu i kuzyna, który może ma mniej talentu, ale przydałoby się, żeby mówisz o tym pierwszym takim otwarciu drzwi. Tak. Ale możemy dywagować, bo to jest taki talent, że może i tak by sobie poradził. Nie, myślę, że sobie by poradził spokojnie, tylko że wiesz, może by musiał zaczynać dużo niżej i spiąć się dopiero na SE, a nie tak w miarę zaczynać z wysokiego C. Co jest przerażające, jeżeli chodzi o tamte czasy. Ale w tym wypadku możemy mówić na szczęście. Nie, absolutnie, żeby nie było. To, co robił Kuba w Wiśle Kraków, to było coś magicznego, tylko zastanawiam się po prostu, ile karier tamtych czasów zostało po prostu zarżnięte przez to kolesiostwo całe i wiesz, ilu chłopaków, którzy odbili się od pewnego poziomu, stwierdzili, no fajnie, dobra, lubię grać tą piłkę, może mam talent i mówią to od paru lat i ale tu też na przykład lubię jeść i że jedzenie to też jest takie coś spoko, a mieszkanie i dach nad głową też są ważne i okej, pogram w tej lidze szóstek, no ale idę właśnie na, nie wiem, tynkarza, bo to jest dobra robota, tak? Ja tylko powiem, że w międzyczasie były 2 dobre okazje Niemiec. Tak, tyle. Ale wyłapał jedną szczęsny, a przy drugiej... I gol! Mamy to! Elegancja, Francja. Kiwior, tak? Kiwior. Chyba tak, jego pokazuje realizator, także wydaje się... A tak się ucieszył, proszę bardzo. Ale... Zawsze w niego wierzyłem. Nigdy się nie śmiałem z tych jego złych momentów. Nie, absolutnie. I nie mówiąc o reprezentacji. Całe szczęście, że dowiedzieliśmy się, że gra w Arsenalu zbyt późno, żeby możemy zażartować. Ale to zobacz, jaka passa w ostatnim meczu Arsenalu bramka, tutaj bramka. U Platków się nauczył w Specji. No zwolnimy tego Flika. Jak nic zwolnimy. Kiedy była taka sytuacja, kiedy Polska zwolniła trenera Niemiec? No mam nadzieję, że dzisiaj będzie pierwsza. Ja wiem kiedy. Ja Ulrich von Jüngingen. Naprawdę. Stracił reprezentację. Naprawdę, wtedy rzeczywiście. Stracił szatnię, można powiedzieć. Dosłownie. Piękne doświadczenie. Nie, żeśmy tam dali dupy w tym Grunwaldzie, potem trzeba było iść dalej. Tak. A my nie potrafimy wykorzystywać zwycięstwa. No, to była taka pirusowe zwycięstwo. Polskie DNA. Że nie pięknie przegrywamy, jak wygrywamy, to tak. Ale potrafimy tego dociągnąć. Dokładnie tak. Już rywal na deskach rozłożony. Ale my to tak. Nie jesteśmy tacy, żeby was dobijać. My jesteśmy honorowi. Jak już rywal leży, to go nie dobijamy. A wtedy pomagamy mu. Rywal wstaje i nie ma żadnych skrupułów. Tak, co? Jesteś na deskach, a sprawdzimy, czy macie łaskotki na stopach. I tak Prusy 200 lat później. Te ziemie nam się podobają. Wyciągnijmy wnioski w tym meczu. Tak jest. Musimy bić tutaj, że tak powiem, Niemców do bólu i to już w pierwszej połowie. Reparacje. Tak jest. Żeby to padło. I wybrzmiało. Reparacje bramkowe nam się należą na pewno za wiele spotkań. Prawda. Także, szczerze mówiąc, Jak miałbym wygrać z Niemcami, to jednak w meczu o coś, ale no już dobra. Nie znaczy chodzi o reparacje. Chodzi o reparacje. To było dobre. Znaczy, jest o coś. W sensie mi najlepiej rzeczywiście smakowało to zwycięstwo, no, żeby nie było, że było ich więcej, ale właśnie to Sebastiana Mili, który przeszedł do legendy, bo to było punkty, tak? Także to było coś wyjątkowego. I to było jedyne. I to było jedyne, no to dlatego. Ale w momencie to nie smakowało, bo ich nie było. Dokładnie, ale znaczy cieszę się, że to pierwsze było zwycięstwo w meczu o coś, bo jakbyśmy wygrali za Kuby Wawrzyniaka, który się poślizgnął na tym, na otwarciu stadionu w Gdańsku, i wtedy byłoby pierwsza wygrana z Niemcami, to nawet tak nie smakowało, no bo mecz o co? Mecz o otwarcie stadionu, no tak jak tutaj mecz o pożegnanie, a pierwsze zwycięstwo było jednak o punkty i to było coś świata. No tak, i to było coś naprawdę który wielkiego. Dopiero co ogolił Brazylię 7-1, dlatego też ten smak był taki niesamowity. No nie, to było coś wspaniałego, to pamiętam tą chwilę bardzo dobrze. Hansi Flick, ostatni łyk. Tak, już co niech pije kryniczankę i szuka roboty. Pożegnalny. Termalika już niestety ma trenera. A no więc właśnie. Ciekawe jaki numer ma Hansi Flick. No. Nie ma. O Jezus, ale byłby jakby to wpadło. Mam nadzieję, że Hansi Flick ma pod garniturem koszulkę z numerem jeszcze przynajmniej dajcie mi te dwa mecze. I wtedy spokojnie jeszcze dwa mecze będzie miał. Sztywniak 3-3, charakternie, gorliwie, sprawiedliwie, przypominam, Milik też wtedy strzelił, tak jest. Arkadiusz Milik, zdobywca pierwszej bramki w meczu z Niemcami, wygrany 2-0. Nie tylko Sebastian Mila. To się nie zachowa. Nigdy. Nie tylko Sebastian Mila. Ale cieszę mnie, że Sebastian bardzo świadomie gra tą kartą już, nie? No jak jest rocznica, zawsze się uaktywnia i wszędzie. Głos Ostrołęki, jest wywiad z Sebastianem Milą, jest szef OMP, zawsze jak to było, jak przyjął, strzelił, podał. Na Twitterze wszędzie wtedy jest aktywny i absolutnie ktoś nawet zwraca uwagę. Sebastian, czy chcesz wspomnieć Arku? Nie, Arek jest w Juventusie, Arek ma inne ważne gole. Ale mi ten mecz z Niemcami. Ja to bardzo szanuję. To jest wykorzystywanie na maksa swojej karty. No, nie ma tych kart tak wiele Sebastian na reprezentacji. On pojechał na Euro, chyba na Mundial 2006 i nie zagrał minuty. Grał w ping-ponga. Jak na karierę reprezentacyjną Sebastiana Mili, to nie ma ich wiele, ale potrafił tę bramkę z City, zna każdy. Tak, dokładnie. I w reprezentacji gol z Niemcami. Proszę bardzo. Ale to jest prawda, że tą bramkę z City to ja też doskonale pamiętam, właśnie gol z Niemcami. Były dziesiątki piłkarzy naprawdę, którzy mają mocniejsze karty reprezentacyjno-klubowe, a Sebastian Mila jest naprawdę, jeśli chodzi o XXI wiek, naprawdę znanym reprezentantem. Ale brzydki faul. Po stracie Piotra Zielińskiego, który fajnie przedryblował, ale potem stracił. Szymański dostał kartkę, odkopnął piłkę. Widzę, że zależy mu, żeby Jakub Błaszczykowski przed pomogł. Bo czasem w sparingach tak jest, że dobra, to jest czerwona, ale to gramy dalej po 11. I tam celował w piłkę. I dawaj go. Nach Berlin teraz. Jedziemy dalej z nimi. Póki prowadzimy i możemy ich kopać po kostkach. Tutaj proszę, jak pokręcił. Ale zobacz, jaki faul tego jeszcze faul. Tylko chciał drugiego i to już był błąd. Tutaj tego pierwszego sobie super przełożył, a tu już były potem. Ale cieszy mnie, że pokazują tylko to, jak przełożył. Tak. A myślisz, bez straty. Piotrula gdzieś pójdzie z tego Napoli? A po co? Właśnie zastanawiam się, bo na pewno jest już klubową legendą, ale nie wiem, po pieniądze. Na jego miejscu bym został tam po prostu nowym Hamszykiem. Tak, ale pewnie wiesz, propozycja z Premier League jakby nadeszła, to finansowo może przeskakiwać, nie wiem, trzykrotnie to, co zarabiasz w Napoli. A jeszcze Piotrek zdąży, pójdzie do Arabii Saudyjskiej na ostatni sezon i wiesz, zarobi 100 milionów jak Benzema. Nieskończoność, tak. Nieskończoność zarobi. Ja na jego miejscu zostałbym w Napoli, ale oczywiście nie siedzę w kieszeni Piotra Zielińskiego, nie wiem jakie to są różnice i tak dalej. No i też to Napoli się tak trochę rozprzedaje, więc też... tam odchodziło, znaczy już na każdego jest chrapka i jeszcze trener odszedł, więc tam już w ogóle. W sumie im chodziło tylko o mistrzostwo. Napoli nawet nie udaje, że interesuje ktokolwiek. Po prostu chodzi o Scudetto tam i tyle. I zrobili tam. Scudetto raz na kilka dekad i to oni są zadowoleni. Nie jakieś tam budowanie, dobra, zdobyliśmy mistrzostwo, teraz Ligę Mistrzów. Albo dobra, budujemy taki projekt, żeby teraz zdominować Ligę Serie A. Za 6 lat pomyślimy znowu. Trochę tak jest. Ale słuchaj, ale za to zobacz, jak masz Scudetto jedno na pokolenie, czyli każde pokolenie przeżyje tą chwilę absolutnej euforii, ekstazy i tak dalej. Naprawdę ja bym się nie obraził, jakby łódzkie drużyny zdobywały jedno mistrzostwo raz na 30 lat. To było coś naprawdę... No i tak mamy. 58, 98, teraz wypada 38. Tylko zbliża się ten termin, wypada 28. Nie, bo było 50, 40 i teraz 30, bo to jest tak, co najpierw jest 5 dekad, potem 4 dekady i potem 3 dekady, czyli od 9-8, a to 28 masz rację. No to tak już tak trochę wypadałoby zacząć robić te składy mistrzowskie. No powolutku, powolutku. Ja przypomnę, że w XXI wieku nie należały do rzadkości sezony, w których łódzkie kluby nie były nawet najlepszymi drużynami w województwie łódzkim, więc skupmy się na razie na mistrzostwie województwa łódzkiego. Wiecie, ile sezonów zagrał w XXI wieku UKS w Ekstraklasie? Ostatnio podawali to wyliczenie. 6? 6, tak? Dokładnie 6. O kurde, nie powiedział. Widzę w 14. No widzę, w to było jeszcze na początku ciągnął od 2000. Ale to sobie spadnie z tym sezonem, co mieli samych Brazylijczyków. To grał Darcy, Juliano, Lelo. Najlepszym napastnikiem Widzewa był Lelo. Kurde, już wyparłem to. 3 bramki. Wypadłem Lelo. To z kiedy to Widzew spadał z ligi. No, nie wiem, to był taki skład pełen Brazylijczyków. Tam no, był Lelo. Nie pamiętam. Najlepszy sezon? To był sezon spadkowy, było 16 miejsce. Ale nie, chodzi mi, że najlepszy sezon Łodzi w Ekstraklasie w XXI wieku to 7 miejsce ŁKS-u i brak licencji, czyli jednak 16. Nie warto wyciągać. Potem chyba następnym w kolejności jest jakieś 9 Widzewa w jakimś takim totalnie losowym. Ale nie, jeszcze był jeden ten, to był, no nie wiem czym to może było 9, ale te co Widzew za cacka do ostatniej kolejki walczył o europejskie to puchary. Z Michniewiczem. Z dzieciakiem Brodowskiego? A może Michniewicz to był? Michniewicz do ostatniej kolejki walczył o europejskie puchary. To na 9 zleciał? No nie wiem, mogło tak być, ale nie wiem, czy nie było. To jest ostatnia kolejka w Ekstraklasie, tam się gorsze rzeczy dzieją, ktoś spadł nisko. Muszę aż to sprawdzić. Albo sprawdzić, czy nie skończył wyżej niż 7 miejsce. No właśnie, nie, może ale mogło tak być, że to było 9. Ja nie totalnie. Ale pamiętam, że było tak, że na kolejkę przed końcem sezonu Widzew był w grze europejskie puchary. No, pamiętam. I to był super jopek tego Cacka, który mówił: no zobaczcie, jak ja klub buduje. Nie wiem, że to był zupełny przypadek i w ogóle jakiś fart i wyskok z, po prostu rundy. Tylko wrzucę tak. Widzew sezon po sezonie. I na Wikipedii nie znajdzie, nie? Pewnie i tak. Wtedy będziemy wszystko wiedzieć. Może i tak. Wtedy wszystko będziemy wiedzieć. No ale tak rzeczywiście, tak w naszej Łodzi, jeżeli chodzi o Ekstraklasę w XXI wieku. Tak. Bełchatów, ile razy grał w pucharach? Bełchatów walczył o Mistrzostwo Polski w XXI wieku. Kurde, ale z tych Zagłębiem Lubin. No tak, pamiętam. No Bełchatów ma chyba na pewno więcej sezonów niż ŁKS. No to to jest ten słynny sezon, że byłem na meczu, gdzie było minus 45 stopni i oglądałem pojedynek Garguły z tym, z Rogerem. No i myślę, ciekaw jestem, bo Bełchatów chyba nie będzie miał więcej, może mieć więcej sezonów niż Widzew nawet w XXI wieku, nie zdziwiłbym się jakoś bardzo. Ale to jest porównywalnie, więc naprawdę. Nie no, to wiesz, co wam powiem, chyba jednak nie było wyżej niż 9. No to mogło być ten sezon, że 9, no tak. To może na kilka, może na 10 kolejek przed końcem. Nie, na jedną kolejkę. Ale ja też to pamiętam. No to mógł spaść w końcu na 9, ale to wiesz, to musiałoby się ułożyć tam nie jeden wynik, tylko 7 wyników, żeby Widzew awansował do tych Europy. Orion musiał wejść w koniunkcję z rokiem chińskim psa. No, jest 4 miejsce, to prawda, ale w drugiej lidze. Jest 1 miejsce, ale też w drugiej lidze. Jest jeszcze 1 miejsce w pierwszej lidze, ale wtedy już było zmienione nazewnictwo. Jeszcze raz 1, bo to był ten sezon co 2 razy z rzędu. No i tak, no i tutaj jest 9, 11, 13, 16. I no to jest ten sezon 9. Czyli ten 9, dobra, 10, 11. To zaraz zobaczymy, bo to jest ciąg dalszy naszej dyskusji o wspomnieniach w sumie. Co się pamięta, co się wybiela, co się oczernia. I zaraz może tutaj dojść do tak zwanej weryfikacji. Ale nie, może nie. Widzę, moi drodzy, miał 43 punkty. O, no masz rację. No. A kwalifikująca się do pucharów Legia ma 49, także różnice były naprawdę niewielkie. Tutaj 6 punktów straty do podium. Tak no i tam było, ale to jeszcze chyba 4 miejsce grało, na pewno jakoś to tak było, że... Ale to jest fajne, że 6 punktów straty do podium, ale też 6 punktów przewagi nad Koroną Kielce, która była 13, czyli była 2 miejsca. No bo to był taki właśnie sezon, że nikomu się nie chciało wygrywać. No dokładnie. To było typowo z niechęci do zwycięstw, do sukcesu. Mocny 49 punktów i puchary? Tak. To w tym roku nie dużo. Ledwo utrzymanie. No. Zależy ile liga miała wtedy też drużyn. Nie. Pamiętam taki sezon, kiedy grało 14 drużyn. Tak po prostu. Tak. 14 drużyn. I co? Jesteśmy jak Szkocy. A pamiętacie ten sezon, co były te 2 grupy, ale to były takie, że nie grałeś z niektórymi zespołami w ogóle, tak? I mogłeś tak przez 2 czy 3 sezony nie grać. To jest sezon 01-02 w Championship Managerze uwieczniony na zawsze. Zawsze się tam gra takie. Grasz z 8 drużynami. W tym sezonie na przykład nie było derbów Widzew Legia, bo grały w osobnych grupach, a później Widzew był spadkowy, a Legia w mistrzowskiej. Wspaniały sezon, doskonałe emocje. Ja bym chciał, żeby było północ-południe. Żeby było, nie, albo nie, wschód-zachód. Północ-południe, żeby 8 drużyn zebrać. No tak, konferencje po 15 i NBA i playoffy. O, to i tak. Ale to było, ale by się działo wtedy. To i choda. Zrobić tak, żeby jeszcze z NBA skończyć to, że nikt nie spada, tylko od tego sezonu. W ubiegłym sezonie bardzo interesowało mnie, żeby spadało lepiej 8 drużyn. W tym sezonie interesuje mnie, żeby już nie spadały. Zamknijmy ligę, to będzie bezpiecznie i łatwiej będzie też pójść do przodu. Model amerykański. Model amerykański. Model znany z Ligi Amerykańskiej. Po prostu. Prawda. No tak bym to widział. O drafcie już mówiliśmy, więc rozwiązana. Ale my klepiemy tych Niemców. No. Kurde, Niemcy to jest przeszłość. No, panie. Naprawdę dobry mecz Polaków. W ogóle powiem wam, że jak czasem podnoszę głowę z nad monitorka małego i patrzę na boisko, to mamy bardzo fajnie wykonywane stałe fragmenty. Dobrze bite. Był gol po stałym fragmencie. Była bardzo groźna sytuacja. Jedna po stałym fragmencie. I potwierdza się moja teoria, że w futbolu reprezentacyjnym... Nie, dziękuję, mam jeszcze herbatę. W futbolu reprezentacyjnym stałe fragmenty to jest klucz do potęgi. Tak jak wiedza, to jest potęgi klucz, coś tam. To jest piękne przysłowie staropolskie. Wiedza to potęgi klucz, coś tam. Ucz się, ucz, bo wiedza to potęgi klucz. O, coś tam. Tak to szło dokładnie. Tak to leciało. Coś tak. Z przysłów to jedyne, które pamiętam, to szok, top. To się przyjął. Pod każdym materiał teraz to publikują. Słuchaj, a wiecie, co jest najgorsze? Oryginał został usunięty. Nie ma tego komentarza już? Nie ma tego komentarza. Pan, który to napisał, już nie pamiętam imienia, ale no, mamy uwiecznione na live, usunął oryginał. Naprawdę nie trzeba było, bo to było złoto. Jestem ciekaw, jaki był u niego proces przetwarzania tego wszystkiego, co się wydarzyło. Po prostu mnie skrytykował. Później jego komentarz stał się kultowym wydarzeniem dla całej społeczności gol.pl. Pojawiał się wszędzie, pojawił się w domówce. Od tamtej pory naprawdę jest już ten komentarz absolutnie kluczowy dla funkcjonowania całego kanału i całej naszej społeczności. Został wpisany już jakby, wiesz, wryty w kamienne tablice. Mówi, co tam się dzieje? Gdzie ja trafiłem? Ale właśnie, że oryginał zniknął, ja szukałem tego oryginału, mówię, no nie, jak tak można? Coś się stało, ale no na szczęście mamy go chociaż w formie czytanej przeze mnie, uwiecznionego, więc też daleko nie uciekł. I w kolejnych komentarzach, które parafrazują. Tak, bardzo to jest dobre. Także jak tylko widzicie gdzieś Leszka na gol.pl, zapraszamy do parafrazy. Nie może ta tradycja zginąć nam. Zdecydowanie. Jak Wigilia, czy inne tego typu rzeczy, które obchodzimy od dawna na terenach Polski. Artur Wawaka, pamiętacie Nieudasy? No kurde, co? No, Sylwester 9-3, pamiętamy. Jak dwa Nieudasy. No kurde, jakie my mamy te stałe fragmenty, aż mi się chce. Ale zobacz, za ten Ter Stegen to jest, przy Szczęsnym to za przeproszeniem, tu wiesz co to jest? No tak. Siódma po kisielu. Ręczny. Ledwo wyskoczył. Shiro JD czaruje przed przerwą, to jest ta reprezentacja Niemiec, śmiechu warte. Właśnie, bo chyba jest przerwa w ogóle, tak mi się wydaje. Już? Bardzo możliwe, bo podejrzanie długo nie ma widoku na boisko, więc wydaje mi się, że możliwe. Możemy ogłosić przerwę w meczu. Tak. A nie, jednak nie. Nie wiem, co się robili w tym czasie. Bo może Płaszczykowski wrócił na murawę. Nie mam pojęcia, co robili w tym czasie, że tak długo były pokazywane nam powtórki. Może był golas. Był golas na tym? Mógł być. Lądowanie sterowca. Tak. Było. Olki na trybunach. Nie, jak na trybunach, jak jestem tu. Halo. Bartman 09. Na trybunach dokoksowany brat bliźniak Olkiego. O kurde. Widziałem. Tak był? Tak. Ale w sensie miał kapelusz pewnie. Na tym się nie, właśnie miał bez i dlatego tutaj są wątpliwości. Historycy się spierają, czy to twój naprawdę zły brat bliźniak. Ten w białej koszulce? Tak. No to on miał napisane takim pisanym siusiak, czy coś takiego. No tak to nie ja. Ja nie jestem. A to twój brat. A może kuzyn? No, że kuzyn to jestem w stanie uwierzyć. No naprawdę. No, widać na trybunach zresztą ilu jest twoich kuzynów. I to na samym stadionie. Dobra. W Warszawie to więcej. Na pewno ktoś rzucił już to zdjęcie na Twittera. Które zdjęcie? No tego kibica. Nie ma tego. Z napisem na koszulce siusiak? Nie, bo zazwyczaj jak pojawia się ktoś, kto w jakimkolwiek stopniu jest podobny, to mam potem na Twitterze ludzi, którzy mówią, o zobacz jaki do ciebie podobny. I no nie powiem, mam taką galerię ludzi do mnie podobnych, znaczy takich, których ja jestem podobny do nich. Tam są naprawdę bardzo różni ludzie. Różne rasy, różne wzrosty. Najciekawsze nawiązanie? Z kim? Z Majewskim? Czy nie? Bo nie pamiętam. Jaki Majewskim? Ciebie? No tak, że Radosław Majewski. A, Radosław Majewski. A bo to tak, byłeś ciekawy, myślałem, że pamiętasz. Nie, byłem ciekawy. Nie, to tak, to o Majewskim, bo Majewski miał ze ślubu takie, gdzie był tak trochę opalony, wyglądało jakby miał trochę wykrzywionego zęba, chociaż on ma proste i faktycznie miał taki rozstaw oczu taki podobny. I to zdjęcie ze ślubu było takie, że jak było na głównej stronie WP, Talia mówi, o, zdjęcie z naszego ślubu. A to był Majewski. A nie wiem, jak czytałeś, ale świetne było nawiązanie. Kto jest twoim subowtarem? No było już kilku, ale nie. Zły było sobie życie. A, to na ostatniej tej domówce. Tak. Kojarzysz, Kuba? Nie, ale pamiętam tą bajkę. Tam było, te krwinki były, nie? Tak. Po koszuli. Tam były wirusy. Niko Lasuj. Wygląda jakby Polakom wreszcie coś się przedstawiło. Trzykrotnie. Kur zapeł trzykrotnie. I teraz możemy się już tego. O, no trochę jest. Tak, to czy pamiętacie? Nic nie będzie widać. Nie. A, jest. O, to jest właśnie tak. To jest tak. A ciebie, Leszek, porównano z Maleńczykiem w okularach. Nie, było tak. dużo gorszych porównań dla mnie. Maleńczyk był w miarę delikatny. To było akurat sympatyczne, ale było dużo gorszych, tak w ogóle w przyszłości. Zwykle coś przemytnicy narkotyków, źli Białorusini w serialach o polskiej policji i tym podobnie. Bardzo często mnie porównywano do jakiegoś gościa, który w Pitbullu odgrywał bardzo złą postać ze wschodu. Przerwa. Polacy wygrali połowę z Niemcami 1-0. Mimo, że przez 16 minut grali zawodnikiem, który w tym sezonie, w przyszłym sezonie będzie w pierwszej lidze. I co więcej, ten zawodnik zanotował bardzo dobre zawody. Znaczy nie, no może... Bardzo dobre. Bardzo dobre? Tak. Bardzo dobre. No to idziemy w to. Nota 7. Kibior okej, ale Błaszczykowski lepszy. Ja 8 daję. 8. Leszek, nota? 10. 16. Tak. Tak więc wyciągając 7 not, 16, 8 i 7 dzielić na 3 to wychodzi dokładnie 15. I to jest właśnie moja prawda matematyki. A uczyłem się matematyki w Cholorakasie u lokalnego filozofa. Nie będę zdradzał jego imienia. Bardzo dobra połowa w wykonaniu reprezentacji Polski. Czy to już jest moment, kiedy możemy powiedzieć, że wreszcie zagraniczny selekcjoner? To zrobił z nim robotę. Ja powiem szczerze, że jestem przekonany o zwycięstwie w tym spotkaniu. Tylko dlatego, żeby zrobić blamaż z Mołdawią. Oczywiście. I to jest spotkanie o pietruszkę i czapkę gruszek. Będzie wygrane w wspaniałym stylu. Jakie mamy wspaniałe fragmenty. Ten zespół, widać rękę Fernando Santosza. Mhm. I Mołdawia nas zweryfikuje jakoś tak po brutalu. Tak, 100% scenariusz. Marcin Lis pisze, tak jak już pisałem, nikogo ten mecz nie interesuje, włącznie z reprezentacją Niemiec. I Łukasz Twardowski jakby to podbija, nie odnosicie wrażenia, że Niemcom się nie chce i tylko jak przyspieszą, to automatycznie pojawi się sztabka w majtach u nas. Oczywiście, że nie. Ja mam wrażenie, że Niemcy to przeszłość po prostu. Że Niemcy to przeszłość, a Polska to przyszłość, bo gramy niczym... Naprawdę dobra reprezentacja. Ale lubię to, jak Polska prowadzi z kimś mocnym, nie, im się nie chce. Deprecjonowanko! Oni jakby im się chciało, to by wygrywali z Polską, ale skoro przegrywają, to im się nie chce. No to jest ten, właśnie, ja lubię tę narrację, bo zawsze można wtedy wypaść tak rzeczywiście, że masz jakąś ekspercką opinię, ale po tym wszystkim, co powiedzieli eksperci, czyli Artur Wichniarek, no ten mecz z reprezentacji Niemiec, wydaje się, że ten mecz ma zaskakującą dużą stawkę na nich, jak na mecz sparingowy, więc nie widzę podstaw do lekceważenia tego, co grają sympatyczni Polacy. No, wiecie co? Nawet wezmę. Ale nie, wiem jak narrację można rzucić. Niemcy grają na zwolnienie trenera. O tak, to się zgadzam. Są zwolnieni z trenera. Co? Powołuje mnie na kadrę? Ja już mam dosyć tych wyjazdów. Kombinuję z tymi składami. Odsunął starszyznę, to trzeba go zwolnić. Dokładnie tak jest. Spośród 10 strzałów Niemiec 6 zostało zablokowanych. 3 celne strzały, co prawda. Jakie tam, widziałeś jakieś strzały Niemiec, błagam cię. Częsty raz wyjął, faktycznie. Ale to taki złapał w koszyczek, błagam cię. To nie było jakieś takie, no tutaj ładnie zablokował, okej. No tutaj to walnął się w łeb po prostu nasz dobrze wyszedł. Obrońca Bednarek. Ale dobrze wyszedł Szczęsny. Tak, to była chyba najlepsza sytuacja Niemiec, tak? Kurde, ale my też mieliśmy tę sytuację. No tak. To co właśnie była taka dobitka też z lewego, nie? Metra. Chyba to nie był Lewandowski. Ale też była taka sytuacja, co lewy dobijał, bramkarz był nieustawiony. No, ale wydaje mi się, że mówimy o tej samej sytuacji, tylko nie jestem pewny, czy to był Lewandowski. Ale no była ta sytuacja. W statystykach to wygląda tak, że my mamy 3 strzały, z czego jeden celny, a oni mają 10 strzałów, z czego 3 celne. No i to jest, no, ale najważniejsza statystyka? My mamy Grunwald, a oni mają 5 rzutów rożnych, a oni mają 1. Także w najważniejszej statystyce wyraźnie 5. A jak Łużyce były nasze? No właśnie. Ale wtedy to było. To czego Łużyce straciliśmy? Interesuje was total passes? Nie. Mnie też. A interesuje was, jak się radzi Kolumbia z Irakiem? Nie. Nie. A jedyne co interesuje, czy piramid się grają. A interesuje was Serbia z Jordanem? Też nie. Czy piramidci mają przerwę pomimo... Jakie macie wąskie horyzonty? Nie wiesz nawet jak bardzo. Nic was nie interesuje, naprawdę, dramat. W Egipcie są mecze, są grane mecze, ale drugiej ligi. O. Konkretnie Division 2, grupa B. O, no to może też jest jakiś ciekawy klub. Jest Petrojet na przykład. Ciekawy jestem, z czego się utrzymuje klub Petrojet. Pewnie mają... Sprzedają wychowanków. No myślę, że tak. Tak może być. Jest Telekom Egypt. Telekom też ciekawe, nie? No tak, a oni podobno bardziej stawiają tak, że już takiego w miarę ogranego piłkarza podpromować i dopiero wtedy sprzedać. No jest oczywiście zagadka geograficzna, gdzie, w jakiej części kraju, możemy się ograniczyć do powiedzmy 4 kierunków świata, gra Eastern Company. A to jest zadanie z gwiazdką, bo West Ham jest we wschodnim Londynie. A kurde bele, jak na każdym kroku pułapki. Ale chyba na East Endzie, tak mi się wydaje. Czyli na wschodnim kraju, w sumie nieważne. Dobra, chciałem tylko zobaczyć, że Wichniarek ma 2 obrączki. Boże, jak on kocha swoją żonę. Ma na jednej ręce i na drugiej. To są obrączki. No, może jest... jeden zegar. Może to jest sygnet za zwycięstwo w NBA. Nie, ale dostałem sygnety z Lakersami. No tak, ale zobacz, że to są obrączki, bo patrzyłem specjalnie, to nie jest sygnet. Wichniarek ma 2 obrączki. To jest coś wspaniałego. Szanuję, nie ma powodu, by nie szanować Artura Wichniarka. No, stylówka taka. Ile Artur Wichniarek ma lat? Słuchaj, wygląda 10 lat młodziej od nas. Ale mniej, wciąż więcej niż obrońców. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ja nie mogę nie szanować Artura Wichniarka, bo to był chyba ostatni napastnik w Widzewie, który strzelał bramki, tak. A było to lat temu naprawdę dawno. No, okej. No tak, ale trochę jednak potem już w niższych ligach, no to ja te bramki szanuję, ale też nie róbmy z tego nie wiadomo czego. Jeszcze był ten Łotysz przez chwilę, Wisnakows. O tak, przez jedną rundę. No tak, ale to było, wiesz, no, takie wyskoki. Taki piątek w Milanie. No tak. Czy oni nie ściągnęli też brata Wiśniakowca? Tak. Bo tak. To zawsze skuteczne, to zawsze działa. Słuchaj. Jak masz kogoś z dobrym nazwiskiem, to już idź w to. To już konsekwentnie. Ja pamiętam wspaniały duet pomocników z Tesco, bracia z Tesco. Igoras i Arturas. Tak. Czy oni byli z Tesco? Z Tesco, tak. A z tego sklepu Tesco? Bo można było kupić więcej, skoro byli tak dobrzy. Tak. Ale dzisiaj jest królem komedii, naprawdę. Jurek, zabierał chleb. Naprawdę, myślę, że komedia, słuchając twoich żartów, mówi, jesteśmy bezpieczni, jakby długo nikt nam nie zagrozi. Braćmi Ekwuemy można było w pewnym momencie obsadzić całą Ekstraklasę. Tak, prawda. Mogli grać tylko bracia Ekwuemy, w wszystkich drużynach. Prawda. A czy to prawda, że szerpowie wszyscy mają na nazwie tylko szerp? Nie, Sharp. Oni sponsorują Manchester United w 2002 roku. Tak, ich wielu było. Krzysiek K nam przyszedł dychę i powiedział, że Leszek streamuje mecz w odbiciu okularów. Także jeśli nas zdejmą w pewnym momencie, to właśnie dlatego, że jest transmisja w odbiciu okularów. No przynajmniej jest dowód potwierdzający to, że my rzeczywiście patrzymy mecz, a nie, że tutaj leci Archwimix. No, co rzeczywiście jest chyba jedynym dowodem na to, że my oglądamy ten mecz, a nie leci tu Archwimix. A właśnie, Filip Eusz, słusznie, tak się rozpływasz nad tym robakiem, ale robak sprzedał Jezusa. No, nie zapominajmy. Prawda, co nie może być już idol. I tak to właśnie jest, że generalnie tak, cały czas, cała praktyczna domówka będzie wracała do tego leitmotivu. Ile znaczy pamięć? Wy pamiętacie mu gole. Inni pamiętają mu, jak sprzedał Jezusa. No i tak to wygląda właśnie, jeśli chodzi o... Czyli Śląska mają naprawdę dobrą pamięć, trzeba przyznać. Pamiętają Golgotę. I znowu te bramki. Nie? Ktoś pamięta gole, ktoś Golgotę. Marcin Robak na Golgocie. Tomasz Ciupak. Kuba, przebierz się jeszcze za babę i będziesz w kamerze się występować. Bardzo prawdopodobne. Jak już zapytałem, czy panowie, czy bracia z Tesco są z Tesco? To... Ale byłem kiedyś. Koszalin. Mazurska scena kabaretowa, Koń Polski, wyszli. Zaznaczyliśmy, że byłeś w Koszalinie. A po co byłeś w Koszalinie? No właśnie po to. Znaczy, a specjalnie poleciałeś na ten. Chciałem coś... 16 lat. Moment. Albo Koszalin, albo mazurska scena kabaretowa. Dobra, to bo jakby nie łączymy tych dwóch faktów w żaden sposób. Mazury dokrywały wtedy Aleksji. Dobrze, że byłeś czujny, Julek, bo ja absolutnie mnie wykluczyłem. Dobra, to było coś kabaretowego i właśnie widziałem Koń Polski, widziałem jak się przebierał za babę. Ten jeden z nich dwóch. I wychodzi. No to był... Pomyślcie, jak rozwinęła się mazurska noc kabaretowa, że Leszek kontynuował w Koszalinie. Ciekawe, który to jest region Polski. Pomorze chyba. Czy już zachodnie Pomorze? Koszalin to jest kapitalne miasto. Pomorze. Zachodnie Pomorze. Tak. To jest kapitalne miasto, bo ono jest nad morzem, ale ma godzinę do morza. Wspaniała lokalizacja. Mógłbyś pomyśleć, że hej, chłopaki, może postawmy to miasto tuż nad morzem. Sporo zysków dla mieszkańców, może jakaś turystyka. Nie, postawmy to miasto godzinę od morza. Ekstra. Koszalin to jest miasto rodzinne Sebastiana Mili. Kiedyś mnie po nim obwiózł i pokazał mi jeden obiekt. Bardzo fajna poczta. I później pojechaliśmy do jego do domu, powiedział, że więcej już nie ma do obejrzenia w Koszalinie. Trochę mi się z Słupskim kojarzy, Koszalin, bo wydaje mi się, że i Słupski i Koszalin to są te miasta, do których jedziesz pociągiem, żeby się przesiąść w jakiś rozklekotany autokar nad morze. Słupski jest chyba taką bazą dla Ustki, a Koszalin dla... Kołobrzegu. O, dla Kołobrzegu na przykład. Więc wydaje mi się, że tak to działa i wiele osób być może już teraz tam, nie wiem, dociągnęli te tory, ale jak ja jeździłem na kolonie, to pamiętam zawsze, że był pociąg do Słupska i musiałem się bardzo skupić, żeby w Słupsku się nie zgubić. To było traumatyczne, bo najgorsze są przesiadki i dbać o to, żeby się nie zgubić, to jest bardzo dla mnie wymagające. Dlatego nie lubię bardzo podróżować nie autem, bo się boję zawsze, że się zagubię gdzieś na przesiadkach. O, Antoni nas podpowiada, Koszalin dla Mielna przede wszystkim jest takim czymś. I że Koszalin ma 7 km do Mielna bez przesady. Michał Gruszka tak pisze. Naprawdę? Nie sądziłem, że to... No nie wiem, w każdym razie takie żarty obiegowe krążą, że to trzeba było się przesunąć te 7 km bliżej. Prawda. Pamiętam, że kiedyś rodzice ja już trochę kumałem geografię, że jedziemy na takie krótkie wakacje w okolice Koszalina. Mówię, to szkoda, że nie nad morze. A nie, spokojnie, jedziemy w okolice Koszalina do Białogardu. I okazuje się, że Białogard też nie jest nad morzem, też jest daleko od morza. Znaczy nie aż tak daleko jak Koszalin, ale daleko. Ale w Koszalinie na dworcu PKP ujęło mnie to, że był tam bar bez atu. Takie rule, asy, tak. Wspaniała nazwa, najlepsza. Tam czas się zatrzymał. W starym, dobrym 93 roku powstał bar bez atu i w nim został. Podjął świadomą decyzję, że ja zostaję w 93 roku na dworcu w Koszalinie i bardzo to szanuję. Ajajaj, Koszalin jest bliżej morza niż Białogard. To dlatego byłem tak rozczarowany, bo Koszalin jest tutaj, niedaleko. Powiedz, jak daleko morza jest Koszalin? Koszalin jest tu, a tu jest morze. No jest, nie jest nad morzem Koszalin, nie? Nie jest. No bo to mogło być. Jest nad jeziorem Jamno. Ale no jak jesteś już tak blisko morza, to dlaczego nie zrobić tego ostatniego kroku? No, ale... I być po prostu nad morzem. Drogie Koszalinie, ja o to pytam. Ale to nie, to Słupsk ma bardziej, bo zobacz, tu jest Koszalin, tu jest Mielno, a tu jest Słupski, tu jest Łuska. No bądźcie poważni ludzie. Chyba że oni po prostu założyli osady już uwzględniając, że może kiedyś nastąpi globalne ocieplenie. I po co się zbliżać do morza, jak to morze się zbliża do nas z każdym dniem. No, więc Słupsk jest bardziej taki oddalony. Jeszcze z faktów o Koszalinie. W jednej z edycji Hotelu Paradise, który oglądamy z żoną, były dwie dziewczyny z Koszalina w jednej edycji. I to był błąd. To był naprawdę błąd. Rozumiem, że odcinki polegały głównie na tym, że tak wspominały o różnych miejscówkach Koszalina. Tak. O tej poczcie. A pamiętasz, jak na pocztę chodziliśmy? Nie, w Koszalinie mnóstwo sławnie. Pamiętam też, jak chodziliśmy na pocztę. A, na tę pocztę, ta poczta. Słynna poczta. Pewnie zagadywały się też o historii Koszalina, jakie to ciekawe turystyczne miasto. Oczywiście, jak jechałem do Koszalina, jechałem takim nocnym autobusem, PKS-em, dosyć rozklekotanym, z nieśmiertelną przerwą w środku nocy na dworcu w Olsztynie. Kto nigdy nie jechał przez Polskę, nie zatrzymując się w środku nocy w Olsztynie, bo tam jest taki całonocny bar, gdzie możesz kupić zapiekankę, parówkę, wodę Chcesz coś do zjedzenia? Nie, no bo już znowu jestem na diecie. No. Kurde. A bym zjadł taką zapiekankę, taką z budy. Taką. Ale bar w Olsztynie naprawdę taki jest, że wiesz, jak zamówisz herbatę, to ono jest w plastikowym kubku, tak, takim naprawdę, ale jak zbawienie przyjmujesz ten otwarty bar o 3:00 w nocy. A też dać się starą fabryczną? A, no jasne. A pamiętacie Bonanzę na Starej Fabrycznej? Nie, ja nie pamiętam. No to widać, że tam gówno, a niech o hamburgerach wiecie. Ja wtedy mieszkałem w Kolumnie. Znaczy tam były budy w ciągu. Nie, ale na samym dworcu był bar Bonanza. To tam nigdy nie doszedłem. Znaczy hamburgery Bonanza. Tak, i to były klasyczne hamburgery. McDonald's przy Bonanzie to jest... A wy burzyli China do końca, znaczy OFA. znaczy front, ale ja nie wiem, czy ten tam Chińczyk, nie wiem, czy jeszcze jest, bo jeszcze niedawno był. Był, ale ostatnio byłem i nie pamiętam. Wiesz co, ale ja, bo ja byłem tam naprawdę niedawno i był. I tak no nie wyglądał, będzie, że się zmywa. Ale tylko front. No tak, jakby wywalili ten front. No to, także... może nie, to może tak będzie. Zresztą on już się zamyka mniej więcej od roku, więc ten Chińczyk i nie może się zamknąć. Powiem wam, że traumatyczne dla mnie było to, bo w jednym z kawałków OSTR nawinął, że coś tam, żarcie z China. I jest taka strona Genius, gdzie się rozkminia teksty i tam użytkownicy zgłaszają adnotacje. I były chyba 3 adnotacje do tego wersu, że żarcie z China i wszystkie dotyczyły, że może chodzi o chińską restaurację, może... I nikt nie był na tyle stary, żeby pamiętać, że w miejscu OFU był China. Tak, że żarcie z China w wersie OSTR-a, gdzie wspomina młodość, to chodzi o żarcie z China na Piotrkowskiej. No to na 100%. Z China tam. Też umówmy się. Po czym się bardzo stary. Po imprezach to tylko do China się szło, bo tam za naprawdę jakieś 8 zł można było zjeść danie, więc to było coś niesamowitego. Albo do zapiekarni, tej na 44, takie długie zapieksy, takie bardzo długie, albo do Jemy, jeszcze było Jemy. To już takie, no okej. Te bułki, saszetki. Tak. No coś takiego bywało. Jak byłem młody, to jedzenie było lepsze. Przewijam, ale my... U nas w Kolumnie była jedna pizzeria, także życie towarzyskie kwitło. To dużo. I sklep monopolowy, tam też można było pójść o 23 i coś się działo. I to koniec atrakcji. Karol Bednarski napisał dychę. Kto by wygrał, Niemcy czy Tłoki Gorzyce w swoim prime? Aktualnie... Tomasz Tułacz, legenda Tłoków. Naprawdę? Mhm. Kurde, jak wy dużo wiecie o piłce. Ty, jakieś tu się dzieją medale, rzeczy. Co tu się dzieje? No... może ten, U17, ci nasi piękni chłopcy, co tak pięknie grali. Możliwe. Ale że to na zachętę? No tak. Jak? Nie, bo oni przegrali chyba w półfinale. To można im dać brązowe takie. Normalnie nie wręczamy, ale to zobacz, że ten medal daje PZPN, więc jakby to nie jest tak, że przed tą drogą, że PZPN wręcza różne medale, różnym polskim drużynom. Nieważne, co tam wygracie na tych jakichś tam turniejach, gdzie też są medale rozdawane. Tak. My wam rozdamy swoje lepsze polskie medale. O tak. Gdzie są medale za Euro 2016? Słuchajcie. Trzeba rozdać. Nawet PZPN mógł wysłać. Wejdźcie sobie na pucharowo.pl i wybierzcie, jaki chcecie puchar, tylko nie taki, bo ten już jest za wygranie. Może na pucharowo też są medale. Pewnie są. Może Wisła Kraków nawet jakiś medal zgarnie dzięki temu w tym sezonie minionym. No słuchaj, za Kubę Błaszczykowskiego powinni coś dostać. Jakiś honorowy medal albo tablicę. Czat podpowiadał usilnie, dokładnie robił to z Wisław 123, że sprawdził koniecznie, kto strzelił pierwszego gola dla Anglii w meczu z Maltą. I otóż zrobił to Ferdinando Apap. Naprawdę? Ferdinando Apap, od dzisiaj jeden z moich ulubionych piłkarzy. Absolutnie. 30-latek. Tak. Dzisiaj miałem ciekawą sytuację w szkole, bo byliśmy na WF-ie. I... Wiecie, bo gramy, synchronizujmy. Ale szybko ta przerwa minęła. Szybciej niż mecz. 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12. I rozmawialiśmy o różnych takich osiągnięciach w gimnastyce i nie tylko, w ćwiczeniach. I jeden z uczniów mówił, że on robi teraz pompki z klaśnięciem. Nawet pokazał, zaprezentował. No i stał też drugi nauczyciel, mój dobry kolega. No i mówię, że ja ostatnio byłem na takich drążkach, co się przychodzi jak w tym Ninja Warrior i są w Parku na Zdrowiu takie płaskie, potem jest pół metra przeskok i potem są do góry, do dołu. I mówię, że zrobiłem te drążki, potem się rozbujałem, przeskoczyłem na te drugie, wszedłem do góry, do dołu. No i tak, no to super, no i jak tam? Ja mówię, no i robiłem to tydzień temu, a dzisiaj musiałem żyć Panadol, bo mnie plecy mogą. I bardzo to było... z tym apapem mocno związane i zastanawiam się, jak to będzie wyglądało, jak mi przestaną działać te siatki. Powiem ci tak, Kuba, w czwartek mieliśmy 2 nagrywki, no i też musiałem jeszcze jechać do manufaktury, sporo się tłukiem tramwajami, parę godzin na stojąco generalnie. Poszedłem później do parku z żoną i córką i nagle w środku parku, relaksu, złapał mnie potężny skurcz nogi i takie było tylko słychać. Ja zwijający się ze skurczem po środku Parku Podolskiego. Tak, to było wspaniałe. Ale najgorsze, jak się masz gdzieś koło siebie, takie supy z rzeczywistością. Najczęściej to są inni ludzie, że tak, kurczę, nie mam pojęcia, czemu mnie tak boli, bo jesteś stary, bo masz już ponad 30 lat i to grubo, więc cię boli, jak robisz cokolwiek. Jak wstajesz rano, to cię boli i to właśnie na tym to polega. I chciałbyś sobie wytłumaczyć, że tak, no, trochę mnie pobolewa, ale jak trochę poleżę, to przestanie. Nie, jak trochę poleżysz, to ci się rozłam coś innego. Albo ci noga zdrętwieje, albo się okaże, że plomba wypadła z zęba. Coś się na pewno wydarzy, bo życie to jest wielka przygoda, tylko z czasem twoją przygodą jest, kiedy różne rzeczy ci się dzieją. Ból jest nieodłącznym elementem przygody, no, po prostu. Prawda. Chyba była jakaś zmiana. Linetti. Tak, Linetti wszedł za Szymańskiego. Okej, no to już mamy to. O, ale w tej formie. Czyszczą. Dobrze. Zaraz wam powiem dokładnie, jak wyglądały zmiany. Dania prowadzi z Irlandią Północną. Chcecie wiedzieć, jaki ma XG? Jesteście może ciekawi, jaki ma XG? Mam XG Francji z Gibraltarem. Co wy na to? Ale poprzeka teraz poszła. Niemcy cisną. Ten flashscore naprawdę zawiera trochę. Możesz. Dobra, zobaczę, jak tutaj się prezentuje XG. Będzie łapał? A, za linią chyba. Ale tak, idzie na pewniaka. Idzie na pewniaka. To jest tak, jak wchodzisz do klubu w ubraniu niestosownym. Jak idziesz na pewniaka, to ci selekcjoner wpuści. No tutaj masz. To zawinął. No ładny strzał. Na szczęście by nie zareagował. Taka dziwna parabola, nie? Tak, myślę, że to wyjdzie. Nawet nie kontrolował tego. Tak, to Joshua Kimmich wiedział, że idzie w poprzek. Tak, tak. Odbiło się do góry. A tu jest ta wcześniejsza okazja, gdzie też szczęsna interwencja. No proszę cię. Tak, szczęsny takie zęb łapie. Prawie jak Fabiański gra, naprawdę. 12 prób Niemców, ale nasze lepsze. No to wiesz, może mieć nawet 40, jak nieskuteczne, to nikogo to nie interesuje. Trochę nas ścignęli, ale zaraz się ogarniemy. Jest Milik? Tak, Arek Milik. Gdzie on w końcu wyląduje, ten chłopina? A, za Lewandowskiego wszedł Milik. A Linetti wszedł za Sebastiana Szymańskiego, po drugiej stronie z kolei Robin Gosens, piłkarz Interu Mediolan. Chyba holenderskie pochodzenie, tak mi się wydaje. Wszedł za Jonasa Hoffmana. Okazuje się, że to nie był Dustin Hoffman. Przepraszam, wprowadziliśmy was w błąd. Jeśli ktoś wypatrywał, tak kurczę, ten Dustin Hoffman totalnie niewidoczny. To nie, to po prostu no, tak grał... świetnie grał w Rain Manie. Dlaczego tego tak nie grał? Także jeśli ktoś wypatrywał, ale czegoś nie wyreżyserował na skrzydełku, to nie. To nie był też reżyser Hoffman. Ostatni dobry mecz rzeczywiście tego Hoffmana to był Raymond. Potem słabo w tej reprezentacji się pokazywał. Jerzy, Hoffman już nie w tej formie, co tak, mieczem zastosowany. Tak. A przy Potopie to już w ogóle nie będę mówił. Tłumaczyłem się koledzy, historię z GO, Niemcy. Nie, czyścimy. Nie, to patrz jak Kierchowiak czyści wszystko. Tak, z czwóreczką Farzek, z pozoryką. Ale Kierchowiak to z dziesiątką zawsze. Tak. No ale teraz ma czwórkę. A kto jest go Santos sobie powołuje, to ma czwórkę. Kto jest naszą nową dziesiątką w ogóle? Szymański. Miał dychę? To czekaj, to zaraz zobaczę. Kiedyś Makuszewski grał z dyszką. To było niesamowite wydarzenie. Reprezentacja Polski miała różne dyszki, ale Makuszewski... Powiedziałbym, jaki numer ma Szymański, ale zasłoniła go żółta kartka i zmiana. Ale domyślam się, że skoro Zieliński ma 20, a 30 nie ma, to Szymański ma dychę. Więc Leszek jak zwykle zna się najlepiej. A Serbia już 1-2 z Jordanem przegrywa. Serbia to jednak jest. Wesoła drużyna. Tak jest. I to kurde, po wpuszczeniu Mladenowicza, Tadicia, Milinkowicza, Savicia, Ilicia, wszedł pierwszy skład i zepsuł robotę. Nie, Serbia, nie rób takich rzeczy. Klasyczna Serbia. Słuchaj. To są goście, ja pierdykam. Mogą spokojnie powiedzieć, że na świecie już nie ma słabych drużyn po prostu. Tak mogą powiedzieć. I to zawsze będzie... Znaczy tam Niemcy nas trochę tak przycisnęli. Trochę przycisnęli, tak. Trzeba dać im się wyszukać. Tak, też tak mi się udaje. Trochę się wystrzelają na początku, a potem my ich dociśniemy. Dobra. Tu jakieś dziwne filmiki mi się wyświetlają, to się to zamknę po prostu, zanim dojdzie do czegoś niedobrego. Ja wrzuciłem z powrotem czat. Będę teraz z nosem w telefonie, ale w czacie, a nie w flashscorze, bo jak jestem we flashscorze, to Niemcy tworzą sytuację. I to niedobrze. Ręką sobie pomagał, nie? To nie jest już powinien być wyrzucony. Jakby był warty. Ja myślę, że... Nie, może nie. Ja myślę, że... Nie, no trochę tak. Ja myślę, że Niemcy nic nie strzelą, bo tam jest ta reklama Orlenu z takim przerażającym orłem i oni się boją. I dlatego tak nie potrafią wykończyć tego. Może tak być. Ja bym się bał. Może tak być. Nikolas, historia dzieje się na naszych oczach. Tylko teraz nie wiem w sumie, do czego to nawiązuje. Przepraszam. Pierwsze zwycięstwo z reprezentacją Niemiec, gdy Santos jest selekcjonerem. Może o to chodzi. Duże wydarzenie. Ale ja czekam, aż jeśli Polacy dowiedzą ten wynik, jak Santos będzie depresyjny. Nie, mecz z Niemcami, ja w ogóle nie chciałem go grać. To nie jest żaden sukces. Nie ma żadnej wartości merytorycznej, bo Mołdawia gra inaczej. Dokładnie. Także dajcie mi spokój. Mam nadzieję, że będzie w to. Chyba nie będzie się zamierzał chwalić chyba nie, meczem dobrym z zespołem, który nie gra tego, co Mołdawia i generalnie to nie jest potrzebny ten mecz. Zwolnienie Hansi Flicka? To trochę przypadek. Ja tak naprawdę przygotowywałem sobie Łęgowskiego na zgrupowanie ligowców i to było dla mnie najważniejsze w ostatnich dniach. Powierzyłem Mirosławowi Kalicie to wszystko. No nie jest moim asystentem, ale był dobrym asystentem wieloletnim. Między innymi w Tetrick Managerze. Oj! Tak, dokładnie. Zwycięstwo z Niemcami? Okej, ale miałem 4 dni z Arkadiuszem Pyrką. Mogłem spędzić, zobaczyć jak gra i to jest dla mnie wartościowe. Także zamykajmy. Jestem bardzo, bardzo ciekawy, czy jak z Mołdawą wygramy w taki przekonujący sposób, to czy będzie można już nas ogłosić mistrzami świata. Albo mistrzami PZPN świata. Rozda jakieś medale. Kolesia wejdzie po meczu z Mołdawą, proszę, tutaj medale, złote zdobycie. Najlepszą reprezentacją Polski. Jakaś reprezentacja do iluś lat dostanie jakieś medale w jakimś momencie jakiegoś meczu losowym. Piotr Majak przejął nam 12 ziko. Kto przejął obowiązki machania łapami po lewym? No zaraz zobaczymy, kto tutaj będzie machał. Chociaż Lewandowski parę miał takich fajnych tych zejść w tej pierwszej połowie. Widziałem go raz na boku, jak podniosłem głowę znad czatu i wtedy fajnie to wyglądało. Przerzucił tak na drugą stronę bardzo ładnie. Ładnie wychodził też, Błaszczykowskiemu niewiele zabrakło, żeby tam do niego piłkę zaadresować. No. Więc czyli tak. Robił z grubsza to co? Mariusz Ujek. No tak, dobry piłkarz był. No słuchaj, prawie mistrzostwo Polski Ujek wtedy ugrał z Bełchatowem. Także to był dobry sezon. Świetna kadra. Tak. Tam było paru asów. Fanfara? Tak. Jeszcze obejrzę, ten bramkarz był taki ultraklasykiem. Krupski? Nie, to wcześniejszy czas. Nie, inny. Musiałbym sprawdzać, nie pamiętam. A gdzie? W Bełchatowie, które walczyło z... A tam nie był jakiś taki bramkarz z Litwy, który tak... Z Lubinem o mistrza. Był Zubas? Zubas to chyba później. Emilius Zubas. On miał takie jakieś niesamowite... Bronił karne. I był Emilius Zubas. I pamiętam, że u nas pisaliśmy Zub i Zubas, a na Litwie pisali Zubas i Zubas. I bardzo się denerwowało. Nie ma naprawdę w naszych relacjach symetrii dwustronnych. Dlaczego Litwinicy spolszczyli Zubasa? Znaczy z nie można by zlitwinić Litwina, on już był zlitwinowany. Ale Zuba sobie zbasowali. No tak, to sobie zlitwinili Polaka. Zlitwinili sobie Polaka, a my sobie nie spolonizowaliśmy Litwina. To mnie bardzo słuchaj. A to wasze błędy dziennikarskie tamtych czasów, to wy macie to, wiesz, po prostu na sobie, że nie wytoczyliście symetrycznej wojny. Czat ci podpowiada, że to mógł być Piotr Lech. Albo Sapela. Chyba Sapela. Chyba właśnie Sapelę, to pamiętam. No. Jakoś tak Sapela mi, właśnie, no. Top 10 piłkarzy z Litwy, numer 1, Vytautas Andruskevicius. Tak. Ja pamiętam Fredrika Imasa, chyba, był taki obrońca z Litwy u nas. Żwirgdauskas, to też kawał nazwiska. A Grażvydas Mikulenas to był Litwin, czy? Tak, Stomilorz. Tak. On jeszcze gra pewnie gdzieś, bo on grał bardzo długo. Grażvydas Mikulenas grał bardzo, bardzo długo, nawet jak już był very old. Pamiętam, że kiedyś porównałem Grażvydasa Mikulenasa do przepisów młodzieżowców. Miał być na chwilę, a został i ciemiężył wszystkich równo. Bardzo mocno przeszkadzał każdemu, a zwłaszcza faworytom. Faworytom przeszkadzał najmocniej Grażvydas. Żałuję, mało litewskich piłkarzy w Ekstraklasie. Kiedyś byli drugą nacją? Tak. Czy trzecią? Po Nigeryjczykach? Po rodzinie Kwueme i po Brazylijczykach. I byli już później Litwinie. Tak? Ale zobacz, że teraz trochę żeśmy od Brazylijczyków jednego odeszli. Że był taki okres, że Pogoń grała samymi Brazylijczykami. No z efektem jakim to wszyscy wiemy. Portugalczycy są modniejsi. Ale że właśnie teraz jakoś tak... I Hiszpanie. A Nigeryjczyków jak mało kiedyś? No. Moses Molongo? Tak, każdy musiał mieć jakiegoś takiego Mosesa Molongo na miarę swoich możliwości. Elio Breyer, Aston Hamlet, Omadiagbe Darlington. A w Widzewie? Kto był taki? Pamiętasz? Ekwoema nie grał u was też przez jakiś czas? Chiomeze był przez chwilę. No potem to był Ugo Ukach z Nigerii. No był. Kenneth Zeig, bo ono to w Legii, klasyka. Ale Moses Molongo ma do dzisiaj Goals and Skills z Zagłębia. Polecam wam zobaczyć Goals and Skills Mosesa Molongo. To jest jakiś rzut rożny, to w ogóle... Paweł Traszan, przejął 15 ziko, dzięki Paweł, z kciukiem w górę. Także też możemy zrobić, dzięki wielkie. Sabonis, Dawid Kowalczyk, przypominam. Z Cleveland Cavaliers. Ilgauskas z Duras. Ilgauskas był też. Moses Molongo. Kamerun. No? Jak wiemy, to jest... To jest taka Nigeria, tylko inaczej się nazywa. To żebyście wiedzieli, jaka to jest melodia, ja po prostu zostawię sobie tu Mosesa Molongo. Jego akcje z Zagłębia Lubin się toczą. Wydaje mi się, że to... O! Co tu? Czy to karny będzie? Nie, niemożliwe. Chociaż bardzo protestujemy wszyscy. No, ale jest awantura. Kurczę, ja patrzę na mojego skillsy, no. Pierwszy skills. Dzieją się tam rzeczy bardzo ważne. Benarek dostał piłką w plecy i VAR sprawdza, czy jego plecy... Dobra, no one cares. Pierwsza akcja Mozesa Malongo z tego filmiku. To jest takie złoto. Tworzysz goals and skills. Słuchaj, idzie do monitorka. Zobacz, póki monitorek. Pierwsza akcja goals and skills Mozesa Malongo. Ale jest Cieszynka, Cieszynka, bo to jest takie, prowadzę. I tutaj Moses wychodzi, sam na sam, pusta bramka. Gozenski. Wpiszcie sobie to. Tutaj się przewrócił i stracił piłkę Moses. Do czata wpiszcie sobie kolejne Moses Malongo, Golden Skills. Pierwsza akcja to jest złoto. Proszę bardzo, ale nie można takich gestów pokazać, bo chciałem tak pokazać, że nie będzie karnego przeciwko Polsce, bo nie może być. Bednarek dostał w plecy. Słuchaj, Moses Malongo nie jest w stanie trafić. Tutaj jest powtórka, jak trafia do posta z 4 metrów. Ojej. Piotros 89. Bednarek ma takiego pecha, że nawet plecy zatrzymuje jako rękę. No tak było w pierwszej wersji. Na szczęście mamy... Przepraszam, ja trochę żyję teraz Mozesem Malongo, bo to, co się tutaj dzieje, to są naprawdę rzeczy niesamowite. Boże, ile na to VHS-u musiało pójść zmarnowanego. Ale podanie krosowe. A Moses Malongo. Wszystko. O, to jeszcze chyba... Kto to jest? Niebodziowu? To jest mecz z UKS-em. Tak, bo to jest nasz stadion, jeśli dobrze widzę. Tak, jeszcze w Tiku. O, jest nasza fajna budeczka na sektorze gości. I Polska ma pierwszy... Ale Moses Malongo, ale ogrywa ten UKS, ale się dzieje. Moses Malongo nam tutaj Krzysztofa Pszczały prawie złożył. Ale Moses wystawia kolejną piłę. Ale świetne były te pierwsze 4 akcje. Najpierw Malongo nie trafił do pustaka. W drugiej Malongo trafił, ale zobacz, w trzeciej poduje, a tu ze spalonego. No nieważne, ale gol jest. No ale bez kitu, przez chwilę normalnie wypierdzieli łokcia piłkarzowi UKS-u z numerem 7. Dlaczego on to zrobił? I jeszcze wrzucił to w spędzie. Ale zobacz, jakie tu siatki zakładał. To jest chyba tylko z tego meczu z UKS-em. Nie wiem, czy to nie jest słynny mecz, który się zakończy jakimś wynikiem tam dosyć absurdalnie wysokim. O, to rozumiem, że jest jeden. No i zobacz, ma napisany Siusiak? No może ma. No Siusiak, tylko pisanymi, no. To jakaś nowa firma chyba weszła na rynek. Kuzyn. Pokazują mi kuzyna. To mój kuzyn. No. Na pewno. Czy kończymy z Mosesem Malongo, bo on jeszcze sporo poduje. Ale... bo już inny mecz. Bo jest inny mecz ten. Z kim to grają? Chociaż byśmy zobaczyli. Na czerwono jakiś zespół. Moses Trafol! I spalił to przecież. Przecież obiła się to jest spalony. Koleś pali na pustaka, Moses dotyka i robi spalonego. Ale nożyce. Ale to nie jest Moses, to jest Moses. I robi tu spalonego i to jest anulowana bramka. Złoto. To jest piłkarstwo złoto. Mosesa Malongo. Wyłączcie sobie ten mecz reprezentacji Polski, włączcie sobie, co trzeba wpisać? Moses Malongo 1. Powiem wam, są? Że moim zdaniem... O, już są 3 komentarze, 3 od Tetry od nas. To zostawmy, Moses Malongo jest... Wiecie, kto składał tę kompilację? Na pewno nie Moses Malongo, na pewno nie agent Mozesa Malongo. Ale tu się dzieją rzeczy. No naprawdę, to jest złoto, to jest... Możemy włączyć na Samsunga. Na telewizor w salonie, możemy przełączyć. Chyba aż tak, nie? Moses Malongo, Goals and Skills. O Jezus, nie wiedziałem, że takie filmiki istnieją. I on ma taką wspaniałą muzykę, ja włączę na chwilę znowu. A, to jest tak, jest zapętlona pewnie. Tak, i ona jest przy tych na przykład jak Moses pudłuje do pustaka, tak? Dobrze, o Jezus. Rafał Węglewicz przysłał nam 5 euro i powiedział pozdrowienia dla Magdy. Artur Nowak pyta, fajnie się bawicie. No generalnie tak, jak nie oglądam meczów, to zaczynam się bawić fajnie. A jak oglądam Mozesa Malongo, kurczę, że jak tego piłkarza nie kojarzyłem. Co oni tak od tego karnego żebrzą? No halo, co jest? Dobra, rzeczywiście. Zostawmy już Mosesa. Miał Moses dobre 4 minuty i chyba wracamy do meczu niestety, nie? No zaczynamy dzieje, tam normalnie leżą non stop. Kai Havertz znowu tutaj reklamuje coś. Ale te dłuższe piłki takie... Znaczy Rüdiger gra już chyba 58 dłuższą piłkę, z której jest akcja. O, nie no, co ty tu chciałeś wymusić, panie Havertzie? Przecież to faul. Nie, no to tam dotknął go, ale... Zaatakował nosem łokieć Kędziory, ale no gdzie... No nie, no ani to... tu ręki, ani tutaj łokcia. Zresztą Kędziora rozłożył ręce, bo nie chciał dostać w nie piłką, no halo. Nie, żebracy okarnego, błagam was. To co? Sędzia tłumaczy Tomaszowi Kędziorze. Słuchaj Kirchhoff, jeszcze raz się przebyłeś za Kędziorę. Ja się dowiem, to nie będę już taki. Warczek? Co? Weź! No chyba żart. Ja chciałem tylko powiedzieć, że moralnie i tak jesteśmy zwycięzcami. Bo to jest, no już nie, chyba poważę po tym czeku, bo to naprawdę... Szkoda było prądu na ten warczek. Bardzo szybki warczek. A myślę, że później tak sędzia, że tak zacznie, zaraz będę rzucał sędziowsko i jak dojdzie do 100 metra, to taki zrobi podpis, tak... Teraz to ci tu układę piłkę, bo... O, ale zobacz, Aras Milik! Nie trafia w piłkę. Chyba zablokowany. No to była trudna sytuacja, taka, nie taka czarno-biała. Patrz jak Milik robi pres. I to było dużo lepsze niż ten strzał. Chyba Juventus go jednak wykupi w takim razie po tym spotkaniu. Daj Boże. Milik zawsze drugi, Mantany zauważa. No i co? I zobacz. A nie, to myślałem, że znowu Rudiger zagra długą piłkę po prostu. Jak będziemy mówić o tym zwycięstwie? Kuktacz. Milik Skorpion kick prosto w powietrze. Ważne. No i patrz co nie grajmy. Rudiger zaraz zagra. Laga? Nie. Ale dajmy jeszcze trzy podania i Rudiger zrobi lagę. Leszek zasadne pytanie zadał. Jak będziemy mówić o tym zwycięstwie? Julek, powiedz, a ja wtedy się zgodzę, bo uważam cię za autorytet w kwestiach tego, jak powinniśmy mówić o niemieckim. O sukces. Największe zwycięstwo w XXI wieku w historii polskiej piłki. Polskiego oręża. Polskiego oręża, tak. Zawsze jak jest w historii polskiego, to dobrze znać oręża, bo to ładnie brzmi. To też tak, staramy się złapać suby na ludzi, którzy zostaną przegrywani z historii realnej. Tak. Dobrze znać jakieś osoby, bo tak Przemysław Suwalski, to się już wyświetla wtedy. Tak. Dodajmy, że tak, jak zwyciężymy, to jest pierwszy krok do tego, że pokonamy Niemcy gospodarczo, militarnie, demograficznie, moralnie dawno wygraliśmy. A ja wiem, jak będą o tym pisać Niemcy, o tej porażce. Wyglądaliśmy, jakbyśmy grali w Cywilizację 6 i opracowali proch, a Polacy już mieli rakiety. Tak, normalnie. Tak gramy. Tak było. Bartosz Cisz zastąpił Piotra Zielińskiego, więc Fernando Santos dalej pluje już na tych leżących, nawet po prostu Hansi Flick dla mnie, ty jesteś Hansi, no same bardzo nieładne rzeczy przychodzą do głowy, ale Santos mógłby zlekceważyć Flicka już tylko bardziej, gdyby wpuścił Sebastiana Milla. Nie, ale Slisz końcówkę w Legii miał dobrą, to nie można go doprytywać. Ale to wpuszczasz piłkarza ekstraklasy na Kai'ego Havertza. No błagam cię, to ten Kai Havertz, wiesz co on grał w tej Chelsea? Nie wiem, ale w Chelsea wszystko przegrywała, więc... To prawda. Więc Slisz chociaż jest wicemistrzem Polski, a Kai Havertz to jest jakimś mistrzem przegranej w Premier League, także zostanie zaraz zjedzony przez... Ja wam powiem, że poszukam zaraz takich jednorazowych reprezentantów Polski, bo będziemy się zastanawiać, kogo jeszcze wpuści Santos. Paweł Tracz, dajcie Teodorczyka do ataku, upodlijmy Niemców do reszty, tak jest, tak to powinno wyglądać. A powinno być teraz, słuchajcie, przepraszam, wiemy, drodzy Niemcy, że już i tak musieliście zrobić szpalę dla Jakuba Błaszczykowskiego, pewnie nie chcecie kolejnych ceremonii, ale mamy taki zwyczaj, że w meczach totalnie o nic, kiedy się zupełnie nie staramy, na ostatnie 10 minut puszczamy jednego z kibiców, także poczekajcie, mamy tutaj akurat Zenka Martyniuka, który przeprowadzi losowanie. Czy pan o numerze biletu takim jest może? I on wchodzi, przybiera się i zaczyna grać z Niemcami i strzamy drugiego gola wtedy. Mam reprezentantów Polski sortowanych od najmniejszej liczby minut rozegranych, nawet nie od meczów, ale od minut. Wahan Gevorian, 1 minuta. O Jezus. Czy wpuści go Fernando Santos? Czy da mu szansę? Widziałem ostatnio Wahana. Powiedział mu cześć. I co na to? Cześć. No. I proszę dalej. Załatwia swoje sprawy. Nigdy nie wnikaj. Nigdy nie pytaj Wahana Gevoriana, jakie sprawy właśnie załatwia. A czy on może się zająć też twoją sprawą. Swoje sprawy załatwia Wahan Gevorian. A czy on mieszka w Łodzi? Tak. Znaczy tak mam wrażenie, no bo często go widuję. Aha. Filip Modelski. 3 minuty. O! To dużo. Poczekaj. Piotr Madejski. O! 8 minut. Tak. Ale wiesz co? Tu jeszcze... Arkadiusz Woźniak, Grzegorz Wędzyński, Mariusz Pawlak, dobry piłkarz, Polonia Warszawa, to był konkretny stoper, także to aż tak mnie nie dziwi. Michał Zieliński to jest ciekawy kadrowicz, bo on chyba strzelił najwięcej w sezonie jakieś ekstraklasy, jakieś 5 goli i dostał powołanie do reprezentacji Polski. Pamiętam. To w ogóle była ciekawa akcja, bo wtedy po raz pierwszy okazało się, że postać z klanu zadebiutuje w reprezentacji. I w taki oto sposób złapał swoje minuty. O, jest Andrzej Jasko, 13 minut, powołany z pierwszej ligi, z Aluminium Konin. Słuchaj. Ale musimy szukać przede wszystkim zawodników ŁKS. Rafał Szwed? Bo tych znak? Tak, Rafał Szwed. Rafał Szwed? Rafał Szwed. To jest ten Rafał Szwed? Ten Rafał Szwed ze 100 minut, 14 minut. Adam Danch, no to nie jest jakaś sensacja, to wiadomo, że wspaniały piłkarz. Janusz Gancarczyk, Kuba? A tak, no. Kojarzę. I Seweryn Gancarczyk. O, Tomasz Lenart, 22 minuty i to chyba w Hongkongu w ogóle. W Singapurze. Poleciał do Singapuru zagrać 22 minuty. Ja bym poleciał do Singapuru. Oczywiście. Że... Tomasz Lenarta też regularnie widuję. Takie mam szalone życie, że co chwilę. Mateusz Cetnarski. I to chyba jest, ale 2 mecze. Jeden z Hiszpanią. Ciekawe, czy Cetnarski rzucił z tego Zanzibaru właściwie. Bo tam trenował tych Dula Boys. Tak? Czy tam Dula Boys. Aryl Kubowski. O, też znam. Oczywiście powołany na, oczywiście do Bangkoku, jak większość meczów reprezentacji Polski, ten również rozegrał się w Bangkoku. Z Arenem Jakubowskim ostatnio w programie meczyków. Naprawdę wymieniłeś wszystkich moich siłów. Okazuje się, że kto zagrał w kadrze mniej niż 45 minut, ale więcej niż 1 minutę. Adrian Budka? 45 minut? Tak, Grzegorz Bonin, 45 minut. Jak to się stało? Maciej Jankowski, 45 minut. Robert Kolendowicz. 45 minut. To jest chyba ostatni w ogóle powołany z ŁKS-u, kiedy był w ŁKS-ie. Robert Kolendowicz właśnie, 2007, coś w tej okolicy. Ale sprawdźmy, może czat kogoś zaproponował ciekawego. Edmund Tanner. Zróbmy Geworgianowi uroczyste pożegnanie z reprezentacją. Tak, trzeba. To by było dobre. Trzeba zorganizować ten mecz. Ale... Oczywiście przy jakimś straganie z dżinsami. Tak, mogą tak być. Nie chcę się narażać, ale... Niki Bille Nielsen. Paweł Drumlak był. Tak, ale miał Piotr Kuklis, 2 mecze. Piotr Kuklis, 2 mecze. Ludzie, kochani święty. No ja pamiętam to, ale tyle to nie. Ładnie się dzieje, naprawdę. Piotr Kuklis, Boże. On przecież przestał być piłkarzem chwilę potem. I Maciej Szerfren, proszę bardzo, znany, ulubieniec Czesława Michniewicza. Tak, Maciej Szerfren. Ale jak miał rękę w gipsie. Tak. Dobra. Piotr Kuklic zagrał 2 mecze w reprezentacji Polski, tak. I on nie został do końca swojej kariery nawet zawodowym piłkarzem. Nie. On potem długo nie miał klubu i później był w partii. I potem musiał robić inne rzeczy, żeby przeżyć. Więc jak blisko jest od bycia reprezentantem Polski do bycia po prostu już niezawodowym piłkarzem. Tak, bardzo mi brakuje tych zgrupowań zimowych, gdzie grało się z Bośnią U23 na bocznym boisku Antalya Sporu. To była sól futbolu. Z tego by siadały domówki. Oj, tak. Najlepsze było to, żeby przenieść to w obecne czasy, ale z zachowaniem i tych reprezentantów, i tego sekcjonera. I wyobrażasz sobie Fernando Santosa, który przyjeżdża do biura. Raz mu się zdarzyło w tym roku, po raz pierwszy przyjeżdża do biura, mamy połowę czerwca. Akurat nie miał urlopu po prostu. Wtedy akurat Lizbonowianka nie grała. Wpada Fernando Santos i mówi: o, Fernando, dobrze, że jesteś, bo zobacz, mamy tu dla ciebie bilet do Bangkoku, będziesz grał Puchar Króla. Masz tutaj 3 rywali na przestrzeni 10 dni, grasz... Uranem U23. Nie z Iranem, tylko z Uranem. Przyjechali z kosmosa. Drugą drużyną są Węże. Grał Uran, Węże i Polska Liga w składa. I Ajax Patterdam. Ustaliliśmy z królem Tajlandii, że przyjedzie też jedna gwiazda, więc musisz teraz jakoś powiedzieć Robertowi, że jest potrzebny w Tajlandii. Bo będziemy tam będzie też Jean-Claude Van Damme z Questa. Rozgrywane to będzie formułą z Questa. Finalista gra z tym rywalem, tym takim, co złamał nogę brata Wendami. Tak, jak ten, siłowanie się na ręce, ten film, i że tam będą wbijane ogony skorpiona, jeżeli przegrasz. Tak. Odlotowy człowiek nam przesłał dychę z pytaniem, czy jest jakiś blondyn w reprezentacji Niemiec. Chyba nie, żaden ci nie rzucił. Ostatnim był Oliver Kahn, potem już nie było. Schweinsteiger. A jak myślicie, jaki taki klasyczny ligowy żwir zostałby powołany na zgrupowanie Tajlandii z obecnej Ekstraklasy? Może Karol Żwir? To był naprawdę taki... Stary, ja bym ci drugą linię taką skręcił. No tak, Skórasia już masz. Znaczy on... Nie, no Skóraś to mocny na Tajlandię. On już nie jest na ja wiem, że już nie jest w Ekstraklasie. Ale taki... Ktoś taki... Jesienią to Wisły Płock. Furman, tak. Furman pojechał na takie ligowe. Wolski to by już nie... Na 1,000,000%. Łukowski z Korony Kielce na 1,000,000%. Tak, bo to po jesieni, nie? Z Widzewa to też pół składu. Pawłowski wyjechał na pewno, tak, ale to wiesz, to nawet... Rafał Augustyniak na pewno byłby na obronie. Augustyniak to tak. Ale pytam o taki żwir, który by się załapał, na taką minutę właśnie, żeby zagrać, nie? O Jezus. To... Ale właśnie jesień czy wiosna? Po jesieni chyba. Bo wiosną to wiesz, to z Górnika Zabrze to wychodzisz, tu masz Adama Marsiaka, tu Adama Dancha i wychodzisz jak na małka. Krzysztof Łączyński, Arkadiusz Milik, wszystkich bierzesz. Tak samo teraz wiosną z Górnika Zabrze. Podolski mógłby karierę. Łakomy, Zagłębia. Ale nie, no ja myślę, że z Lechi na przykład, jakiś taki Gajos, tak? Nie, Zwoliński. O, Zwoliński na atak, tak. Zwoliński ze Śpiączką. Tak. Jesienne, ja to kupuję. I masz tak, Raków ściąga go, mistrz Polski i debiut z reprezentacji. I to jest sezon. Zwoliński Śpiączka jako duet napastników na turniej Bangkoku przeciwko Wężom, Uranowi i Ajaxowi Pantherdom. I wyobraźcie sobie potem Tobersa. W tym sezonie grałem z najlepszym zawodnikiem w historii Polski, Łukaszem Zwolnickim, tak było. On strzelił wtedy 76 goli, to jest absolutny rekord Europy i zdobył złotą piłkę. Krystian Tobers, jak wiadomo, lubił podkory. Ale tak, chciałem zauważyć, że Robert Lewandowski nie został powołany na mecz z Wężami, a mój kolega Łukasz Zwolnicki tak. To w zasadzie są derby, Węże a Polska. Właściwie jest to piłkarski klasyk światowy, Węże kontra Polska. Marfiński, podpowiadają. Tomasiewicz, Szołek. O, Tomasiewicz na pewno. Tomasiewicz to do pierwszej tak czy siak się moim zdaniem powinien grać. Tak. Piotr Kowalski, Bartosz Piączka do reprezentacji Polski. Żebyśmy w końcu spadli z Ligi Narodów. Jak my tam mamy abonament wykupiony z Niemcami razem zresztą. Lubię jak spadamy i tak są zmiany reguły, żebyśmy zostali. Tak. I to będzie trwało, bo pamiętajmy, że spadamy razem z Niemcami zazwyczaj z tej dywizji A. Więc wiadomo, Niemcy mają dosyć silne umocowania. Cała trójka bergierów w pakiecie Piotrowickim. Dokładnie, tak powinno to wyglądać. Antszak, Fabian Piasecki z ławki. Do jesieni mógłby pojechać. Mógłby. Red Devil, Kosecki na turniej Bangkoku. I dajcie mu tam 45 minut i on staje przed skrzydłem w kadrze. Prawda. Słuchaj, żeby żaden zespół nie był poszkodowany, musieliby kogoś wyciągnąć z Miedzi Legnica, więc byłby to Hubert Matynia. Albo Drygas po transferze. Ja pamiętam, jak chyba Kokoszanek zastanawiał się, bo dostał powołanie na turniej w Tajlandii. Miał ślub w tym czasie. Czy wybrać ślub, czy turniej z Januszem Wójcikiem w Bangkoku? Wybrał ślub, chyba na tym nie stracił. 3 lata później grały bez pochodzenia. Ale my gramy, normalnie jak na Katsu. Jak Węże na turnieju w Bangkoku. Jak z Panther. No to jest skóra się, ciekawy jestem, jak on się tam na tym zachodzie. Ma papiery chłopak na granie. Ojej, ale dostał strzała. Ale gramy, sędzia tam. Trzeba być twardym, a nie miękkim. Ale widzieliście to przepuszczenie? To był silny vibe legendarnej akcji Grosickiego z Portugalią, która nam nic nie dała, ale była. Tak, to najlepsza akcja w historii Polski. Kraju w ogóle, nie jako polskiej piłki. Marcin Motyl podpowiada, wszystkie kuny powołasz. Jeże kuny. A wszystkich Gancarczyków? Też. Tam było ich naprawdę dużo. Uncommon Man, Makuch i Młody Myszor. Tak. To i z Krakowi to by się brało tam garściami. Tak jest. Pieńko z Zagłębia Lubin. Tak. Odkąd ją odmłodził, spożył Jacek Zieliński, bo pamiętajmy, że wcześniej budował ją selekcjoner U27 i wtedy trudno było garściami wziąć. Znaczy to była jedna garść, w której byłby młodzieżowiec, bo musi grać. Taki był czas. Ale ciekawe, co powiedział Ferdynand Santos po meczu z Wężami. Reprezentacja Węży zrobiła duży postęp. Nie można lekceważyć Węży. Fornalczyka jeszcze warto byłoby wziąć. Tak. I wszystkiego fryzury. Tak, no to za fryzury przede wszystkim. Słuchaj, a wyobraź sobie, jaką by sobie zrobił na mecz z Wężami fryzurę. Na pewno jakąś bardzo ciekawą. Powiem wam, że mi się przypomniało, że Fernando Santos w odniesieniu do właśnie trwającego meczu powiedział, że jest bezużyteczny. Bezużyteczny. Pamiętajmy o tym. Zawsze nie wyciągamy z niego żadnych wniosków. Mecz z Wężami to by coś przyniósł. Jest kolejna zmiana. Krystian Bielik za numer 17 w reprezentacji Polski. A to oznacza, że schodzi piłkarz. Czy to nie jest czasem... Nie schodzi Krychowek. Nie. Szymański. No przecież mamy tych Szymańskich tylu, że jeden strzelił, a drugi grał cały czas. Tak to wyglądało. Dobra, czyli już nie mamy żadnych Szymańskich. Skończyli się Szymański. Mój kot aż postanowił iść do kuwety, jak zobaczył te zmiany. Taka sytuacja się dzieje na żywo. Ja się zastanawiam, czy wytrzymam 15 minut, czy też powinienem do niego dołączyć. Na razie jeszcze wytrzymuję. Nie, ale w sumie to nie będzie źle widziane, jak na chwilę zniknę. Tak mi się wydaje. Dobrze, to niedługo wrócę. Dobrze. Możemy mojego kota wziąć też. Znaczy powiem, że idę ogarnąć kota. Możecie sobie siedzieć czarnie. Albo prześledzić moje prywatne wiadomości, co was pisze, kiedy nie czytacie. Nie, wiemy co nas pisze. Dobrego, także niczym nie zaskoczysz. Czat lepszy. Nie się, to twoja kuweta. No widział, że idziesz, no to mówi, no gdzie będziesz szedł? Do kuwety. Chcieliśmy tylko powiedzieć, że Kuba właśnie zajął kotu kuwetę. Kot musiał ucieczką się. Ale jak nawet kot nie podejrzewał, że Kuba może iść do toalety, no, tak? Od razu kuwetę. No gościnny bardzo, no prawda? Nie, to rzeczywiście. To jest duża kurtuazja mojego kota. Zobaczcie tylko Kubę. Świetnie wychowane zwierzęta, naprawdę. Gratuluję. A proszę bardzo, proszę bardzo. Jeżeli chodzi o bycie zaklinaczem kotów, mógłbyś jechać na zgrupowanie do Malezji, gdzie byłby mecz ekstra z reprezentacją kotów malezyjskich. Tak, myślę, że reprezentacja Polski jest gotowa na taki mecz. Bardzo mi się podobał, jak Polska grała na przykład mecz z Ligą Hongkongu i go zremisowała i wygrała w karnych. Także... Teraz znajdę. Kiedyś robiłem taki tekst o takich najbardziej kuriozalnych meczach. Podobało mi się też taki symbol, jak Marek Citko jest królem przegranych meczów. Marek Citko zagrał wspaniały mecz w Polska-Japonia 0-5. Naprawdę Japończycy bili brawo. Marek Citko w poprzeczkę. Kręcił kółka po tym boisku. Zakładał siatki. Polska 0-5 z Japonią. Naprawdę. Kariera Marka Citki to rzeczywiście... A i jeszcze Kazek Węgrzyn przed tym meczem krzyczał: no niech kurwa! I przegraj 0-5. Także wystraszył tych Japończyków niesamowicie. Straszny Kazek Węgrzyn. Jak... Ale szczęsny parada. No, to rzeczywiście było to jest coś. Maszyna. Po raz kolejny Rydiger z asystą. Kuba, ale zasyp po sobie. Dokładnie. No nie chcę ci nic zrobić, kocie, przepraszam. Już zająłeś mu kuwetę, a teraz jeszcze nie chcę mu nic zrobić. Ale go zestresowałem. Ale Szczęsny to wyciągnął, naprawdę to, co zrobił Szczęsny, to jest... I już wygrywamy. Znaczy inaczej, koło tam powpuszczał sam to jeszcze. Wszedł, ja mogę sprawdzić. Jarosław Jakimowicz, witam serdecznie Jarosława Jakimowicza. Paweł Delong, to by była zmiana. Ale to się to było transmitowane, reprezentacja artystów polskich, grała z kimś tam. A pamiętasz te mecze TVN-u, właśnie chyba z reprezentacją też artystów polskich? Polityków. Raz na rok był ten mecz TVN-u. Ja nie wiem, kto to oglądał, naprawdę. O Jezus Maria. Jeszcze to ludzie oglądali na żywo. To na stadionie Legii były takie regularne. Bo TVN to transmitował. I to było tak całkiem niedawno, to wszystko się działo. Ale to losowe 3 nazwiska reprezentantów Polski, którzy zagrali mecze reprezentacji Polski. Michał Gliwa, 90 minut. Jak i również na przykład Rafał Leszczyński. To też znana historia. No to też za UKS-y, tak? Nie, od pierwszej ligi. Ale mogłeś skojarzyć te dwa pojęcia. Paweł Magdoń, 1 mecz, 1 gol. Najlepszy strzelec w historii. Chyba wspólnie z Grzesiem Piechną będą. No i to tyle. Ale dobra, zobacz, co my robimy lewą stroną. Zobacz, co tu się dzieje. No przecież to jest setka. Wystawił! Strzelił sobie w rękę. I to nie był Milik. Niedobrze jest strzelić sobie w rękę. Świetne wykończenie. Tak, Frankowski, kurczę, on tam prawie był mistrzem Francji. A w reprezentacji Polski, mając stuprocentową okazję, strzelił sobie w rękę. To nie jest takie proste strzelić się w rękę. Ostatnio strasznie naobrażałem Ligę Francuską, więc już nie będę komentował, że jeden z najlepszych piłkarzy Ligi Francuskiej strzela sobie w rękę. Z całym szacunkiem, ale jakby był nawet nie pierwszy wybór zespołu z pierwszej ligi, czyli Wisły Kraków, Kuba Błaszczykowski, to by to była pewnie bramka. Także chyba już wiemy, gdzie jest Liga Francuska. Ja wiem, Julek, że się specjalizujesz w szkalowaniu Ligi Francuskiej, ale pod domówką był taki zrozpaczony komentarz kibica Bordeaux, że on nim kibicuje od wielu lat, przeżywa wszystkie mecze, a ty tak po prostu z nim pojechałeś. Słuchaj, ja przeżywam mecze Widzewa Łódź, no i to jest większym przegranym. Kibicowanie jest bólem. I się na to mnie lituje. I się na mnie nie lituje i jakoś nie płaczę z tego powodu. Co mam powiedzieć? Widziałem bardzo ładne rodzinne zdjęcie wrzuciłeś, każdy w koszulce Widzewa. Hałaszkiewicz to rzeczywiście taka zapomniana karta. On szedł do Ligi Niemieckiej. No tak, w Hansi Rostock. Hałaszkiewicz grał w Bundeslidze. Tak. A teraz ma chyba w ogóle szkółkę swoją. Szkółkę ma swoją nawet przy szkole, gdzie moja córka chodzi. Komentował też jakieś mecze chyba w jakiejś stacji, w Eurosporcie, a później już nie. No i taki nieoczywisty wybór, żeby Sławomir Hałaszkiewicz komentował mecze tam różnych drużyn. No ale zdarzało się, że pojawił się w telewizji. 2 gole Jovelicia. Mladenowicz z asystą i już proszę, Serbia z Jordanem 3-2 prowadzi. Łamaczek, sympatyczny łamaczek. I to taki podwójny, taki z tulopem. Było 1-0, potem było 1-2, a teraz jest 3-2. Jeśli ktoś umiejętnie poprowadził to na swoim koncie bukmacherskim. Ale my kontrujemy, zobaczcie. Na swoim koncie bukmacherskim dodajemy zakończonym jakimś tam znaczkiem nie .com, ani nie .pl, tylko... Szurbet! Jeśli by się wydaje, że meczów reprezentacji Serbii nie da się obstawiać, bo bez względu na to, jaki to jest wiek. A zaraz zaczniemy, czy będzie czerwona kamera. Serbii w charytatywnym meczu dla dzieci z lokalnego przedszkola. Nie można obstawić. 1-6, z czego 4 czerwone kartki. I 2 połamane nogi. I jeden lądujący dron flagi Wielkiej Brytanii na meczu oczywiście. I co to był faul? Przepraszam bardzo. No ja tam nie widziałem, żeby Kamiński faulował. No już. Naprawdę, Sané, no ty się do takich rzeczy uciekasz, żeby coś ugrać. Piłkarsko pokaż, co umiesz. Z głodu. No przecież on się... Jezus, tam gdzie tam lekko go tam drasnął. To... Już teraz to, przepraszam, to jest sport kontaktowy, tak jest. Nie siatkówka. No, pięknie. Frankowski, tak. Jeden z piękniejszych strzałów w historii reprezentacji polskiej. Wtedy jak bijał jeszcze. Tak. Karaś huknął w poprzeczkę z Brazylią, tak? Gorgoń, bramka z Haiti, no i ten strzał Frankowskiego. No, ale jest blondyn w reprezentacji Niemiec i to jest niebezpieczne. To... Ale wygląda jak Szwed w sumie. No. Nie zdziwiłbym się, gdyby to był jakiś Szwed jednak. Słuchaj, teraz w tym multikulturalnym świecie to już nie wiadomo. Kto skąd. Ależ my tu kurczę zamykamy. Zobacz, sektora. I kolejna konterka lewą stroną. Błyskawicznie. Dawaj, zobacz co się dzieje. Jak jedzie. O Jezus Maria. Ale poszedł. Ale jest tam. Ale powinien tak jak Moses Molongo, tak przez całą drogę. Tak. I potem dasz się złapać na spole. Dobijając przewrotkę kolegi. Znaczy nawet nie dobijając, dotykając. Zobacz jak jedziemy. Wziąłeś koszulkę i tak Molongo, my friend. No, Frankowski teraz się na pewno... Ale kurczę, w tej akcji było więcej udanych driblingów reprezentacji Polski niż przez cały mecz Polska-Niemcy ten zamili. Tak, niż w historii polskiego oręża. Ale Kamińskich tam ośmieszył. Ale na drugim skrzydle też zostali powiązani. Tak. Ten młody, co blondynem jest, to się zaraz sam przefarbuje na czarno po tym meczu. Jak zobaczy tą akcję. Zobaczysz taką Polskę i naprawdę. No Frankowski jakby chyba po tej lidze jest zmęczony. Nie no, teraz wyrzucił aut dokładnie tam, gdzie nie było kompletnie nikogo. Jakbyś cały sezon biegał za Mbappé, to tutaj wiesz, ciężka sprawa. Ciężka rewelacja, Frankowski, Messi, jeśli chodzi o noty, chyba Huskort, chyba Frankowski to wygrał. Tak, chyba był drugi, jeśli chodzi o noty, nie? Tak mi się wydawało. Ten młody to Julian Brandt, który ma 27 lat. Z naszej perspektywy młody jest nawet Pitagoras. Matuzala miał skromne 1000. Właśnie. O nie, zabili naszego. Gramy dalej. Ile ja bym dał, żeby mieć 27 lat znowu. No. Czyli proszę, Brandt nawet nie ma nazwiska szwedzkiego brzmiącego. Myślałem, że to jest jakiś Brandtson albo Thomason, albo jeszcze coś. Patrz jak biega. Falował. Emre Can. O, jeszcze każe wstawać? No. O ty, Emre Czanie. Nieładnie tak robisz. Ale zobacz, że... Kuba, jaka sytuacja była. Ciach pach. To, co zrobisz często, to... Zobacz, że Wojtula to jest jednak... Fabiański by to złapał i uruchomił kontratak. Tak by się piłka odbiła, żeby z tego padł gol. Dalekim wyrzutem by uruchomił kontratak. Jak komar. Tak. Taki byłby właśnie. Wychodzi na to, że naszym jedynym sprzymierzeńcem na... Mołdawię jest po prostu szczęsny, bo za dobrze gramy w tym meczu. Nie, ale ja jestem przekonany, że będzie tak jak mówisz, że nawet jeśli wygramy z Mołdawem, to po jakimś takim arcyżenującym meczu gol prawym pośladkiem i to jeszcze ze spalonego, tak? Mikołaj Stachowiak. Niemcy w szoku. Nikt nie chce przyjechać na szparagi, a piłkę w tycze. Pozmieniało się. Co za sezon do upokorzenia Niemiec. Naprawdę. Ostatnio jakiś polityk chyba nawet powiedział, że to my możemy Niemców na szparagi zaprosić do nas, bo tak już jest teraz. No dzisiaj przecież ogłosili tą rekordową inwestycję w polską gospodarkę. Intel będzie budował fabrykę półprzewodników gdzieś pod Wrocławiem, także kolejny sponsor z Wrocławia się no ale to ma 20 miliardów złotych wrzucić w tą gospodarkę. Ciekawe, czy nie dali warunek, ale bierzecie w pakiecie Śląsk. Myślę, że tak. Myślę, że tak może być. Tam na linii to Quintany sobie postawicie. Ale dlatego ta inwestycja jest na tyle duża, bo najpierw trzeba spłacić długi Śląska, więc na fabrykę to tam pójdzie jakieś resztka. Okazuje się, że miały być, żeby postawić fabrykę półprzewodników i procesorów, ale postawimy jednak szklarnię ze szparagami, bo trzeba było zapłacić palące długi Śląska. Sam ZUS wziął 10 miliardów. Ten oto stragan postawiliśmy, to jest rekordowa inwestycja. 19 miliardów poszło na Śląsk, a ten oto stragan zapłaciliśmy za resztę. Tak, to stragan Intela ze szparagami. Pierwszy. Intel jest taki wielobranżowy. Ale ja myślę, że Śląsk Wrocław jakby wyszedł na zero ze swoimi długami, to następnego dnia by się rozpadł, bo nie wiedzieliby co robić po prostu. Nie. Zaczęliby panikować, wszyscy biegać. Nie można DNA swojego klubu tak. Od razu, tak? Andrzej, Klisiewicz spuszczy by strzelę należącą, niestety Frankowski. Tak jest. Klisiewicz do kadry. A już nie mówię o tym, że... A Kevin Komar to by już miał chociaż z 2 asysty. Mhm. Także rzeczywiście. Panowie, powiem wam tak, 87 dla tego bezużytecznego meczu. Wolf! I Wolf jest Londynem i Wolf nie wygląda jak Szwed. W żadnym centymetrze z ja mam tak, były takie lata w historii, kiedy przestraszyłbym się takiego Wolfa. No nie no, Wolf, który jest Londynem. Tam, jeszcze tak zaczesany? Tak, to nie brzmi jak, wiesz, jak nasz sukces. Ale powiesz, jeżeli wygramy ten mecz, dociągniemy do końca. Pomimo tego, że jest Wolf Blondyn w składzie Niemiec, to moim zdaniem jeszcze jesteśmy pewnymi kandydatami do Mistrzostwa Europy. I to już na najbliższym turnieju. Bardzo, bardzo. Bo jeżeli nie przestraszy nas Wolf, to co nas przestraszy? Przepraszam bardzo. Wolfy to... O, Wolf. Bramka. Nie, dobrze, że jest Szczęsny. No dokładnie, ale Wolf... Co on tam pokazuje, że co? Że Szczęsny zagrał ręką? Ty no mordo. On może. Bramkarze grają rękami, no tak jest. Będą sprawdzać. Co? No nie, i Wolf strzeli? Ja no mówiłem, że jak przetrwamy Wolfa, to przetrwamy wszystko. I na marze, kurde, ręka jak... Ale to jest Szczęsny, to jest bramkarz. No, bramkarz. Co bramkarz? Nic nie było. Warczek. No nie no Wolfem nas chcecie tutaj. Na warze Paweł Sokolnicki już uważnie analizuje. Nie, nic nie było. No. O gol. On, znaczy z tego ujęcia może nie wszystko było widać, trzeba przyznać. O Jezus, Wolfem nas wzięli. Dobrze, Goal Line Technology nie ten. No, gramy. Gdzie tam, panie Wolf? Nie widać dokładnie, to nie będziemy się kłócić. No. Sędzia stał tyłem, więc nie widzieliście, ale ja mam obraz drugiej kamery, powiedział, przestań ta się bazać. Dokładnie. Cieszyłem się, że ta powtórka wszystko wyjaśniła. Tak. Niemcy są spokojni w swoich domach. Szymon nam przelał 6 euro i pisze, futbolowi bogowie chyba na serio wzięli się za gnębienie sąsiadów i lecą grubo. HSV, BVB, teraz kadra. Prawda. Znaczy, to może być też tak, że wylosujemy Niemców na Mistrzostwach Europy i dostaniemy jakieś 0,4 po prostu. Może tak być. Też tak może być. Ale na razie nie ma co krakać. No nie, na razie jesteśmy... Słuchaj, to nie jest to zwycięstwo po jakiejś takiej rozpaczliwej obronie. Nie, dobry mecz. Dobry mecz, kontry potem w drugiej połowie nas trochę przycisnęli, no, ale może żeśmy mądrze kontrowali. Czysta okazja, tak? No tak, no, gdyby nie Frankowski strzelający sobie w rękę, kto wie co by to było. No. Kamiński ładnie driblują. Wiadomo, że prowadzisz 1-0, a ta pierwsza połowa była bardziej otwarta. Tak. Ale Szczęsny robi Szczęsny tam trochę, no wyciągnął nam. Ale no teraz to trochę tak w niego. Na notę. W niego. Mówię, Fabiański by tutaj też uruchomił kontrę. Trochę teatrzyk tutaj, bo musiał się... No nie musiał wpadać do bramki, tak? No to po prostu odbić, a to dołożyło reakcję. Oj, nie faulujmy tylko teraz tego. No, nas faulują. Celne strzały widzieliście? 1-9. Tak. No i kogo to interesuje? Wynik idzie świat. Rozumiem, gdyby to był mecz o nic, ale to jest mecz niepsany. Dokładnie. Nie patrzymy na grę, to na wynik. Że to nie był zupełnie nieważny mecz, który nikogo nie interesuje. Szok 7-7 pyta, oddaliśmy jakiś strzał prócz gola. No, nikt nie będzie o tym pamiętał za 10 lat. Będzie pamiętał. Ja z tego meczu zapamiętam, że Niemcy wyszli na nas nawet Wolfem i to nic nie dało. A chyba pamiętam, że jak z Niemcami za mili wygraliśmy, to też były 2 strony strzał. No, nikt to o tym pamięta dzisiaj. No, dokładnie. Fantastyczny mecz. Proszę, teraz nas faulują i teraz Furman wchodzi i jest stały fragment. Panowie, słuchajcie. Teraz powiem wam coś. Ten mecz nie jest wcale taki bezużyteczny. Zdejmowałem za presję. Po prostu nie chciałem, żebyście się... A Furman rozwiązał już chyba z Wisłą Płock. No tak, to jest jakiś Śląsk. No właśnie, tak mi się wydaje. Można żyć. Śląsk interesuje wszystkimi piłkarzami. Kuba Rzeźniczak ma niż do Ekstraklasy. To jest skandal. Tak. Jak można bez Kuby Rzeźniczaka mieć? No, pokazali. Co my żeśmy zrobili? Była wrzutka do bramkarza. Aha, okej. Okay. Słuchajcie, jesteśmy tak dobrzy, że oddajemy wam tą piłkę. Róbcie sobie akcję, bo nie możemy patrzeć na waszą bezradność. No lepiej czułem się bez niej. Właśnie. Piłka to... Słynna myśl, daj dłuższą, niech się u nich kotuje. Niech oni się martwią. Ty wybijasz, jesteś bez problemu. Zbyt wielu trenerów miałem w życiu, którzy mówili to na serio, nie ironicznie. Ale zapamiętałem przynajmniej. Nie, ale to ciekawe było rozwiązanie tego stałego fragmentu gry. Ty tak bardzo chwaliłeś w pierwszej połowie, to będziesz musiał potem analizę zrobić po meczu. A, tak. Tego, co się wydarzyło. A zobacz, sam to wcześniej pokazał. No. Wariant jeden. Podanie do bramkarza. Tak. Oddaj im piłkę, nie się martwią. A straciliśmy z tego stałego fragmentu naszego bramkę? Nie. No. A poszła? Czyli są sukcesy. Aj, zatroskany Lewandowski, zatroskany. Oj, no bo widzisz, jak sobie dobrze radzimy bez niego. No. Oczywiście. Druga połowa bez niego, jak Kamiński zaczął robić te... Wahan Gawarian naciska na pozycję Lewandowskiego. Myślę, że tam tak. Były pytania, kto za Grzesia Krychowiaka. No Piotr Kuklic moim zdaniem mógłby reaktywować karierę. Ale Kędziora czyści dzisiaj. Znaczy Krychowiak. Parzak tutaj. Big trzyma tę defensywę. No. Ale wołali, żeby z niego zrezygnować, bo spadł do Serie C. No. Oj tam. Serie C to jest wysoka piłka. Tam gra Piaczędza. To jest nadal zagranica. I tak, i Piaczędza. Tam jest. Inter ma Eldorado jak Hollywood lat początku 2000. Chcecie fabrykę pod Wrocławiem? Okej. Chcecie film z małpą grającą w hokeja? Okej. Nie ma problemu. Kapibary chcecie przerobić na szaszłyki? Okej. Mamy ich naprawdę dużo. Poza tym nie mam co z nimi zrobić, bo cała karma się skończyła 2 lata temu. Całą zjadł Quintana i Exposita. Ale rzeczywiście, żeby ocieplić wizerunek Śląska, trzeba nagrać film z małpą grającą w piłkę w Śląsku. Tak. I tam starring, i tam wszystkie gwiazdy śląskowe. Kaja Quintana. Jezu, jak oni go namówili na film. Pewnie go zaszantażowali. Nie, myślę, że jednak Bernardyn lepiej. Kolejny film Beethoven. I tam macie Bernardyn napastnikiem Śląska Wrocławia. O Boże, ale to był strasznie wzruszający film. Albo jakieś lokalne zwierzę. Szczur. Słyszałem ostatnio, że to jest lokalne zwierzę. Tak, to jest rzeczywiście pod ochroną. Tak kojarzy się z regionem, że nie wolno. Ma być w herbie. Do Śląskiego. Podobno mają już ich tyle, że zaraz trzeba będzie zrobić jednak, coroczny odstrzał. Ogłosiły niepodległość. No tak. Kanały... I co, klasycznie? Nie? Co, ostatnia sytuacja? Nie, gdzie tam? Pan Blony przesadził. Wojtek, pamiętaj, możesz jeszcze żółtą kartkę z ograniczenia. Dokładnie, tak jest. Zobacz, ile dzieci. Dzieci się cieszą. DJ Towo, DJ Wania pisze, ale dno. Nie wiadomo, czy to o nas? O nas. Znaczy nie, w sensie wiadomo, że to o nas. Ale można też dopasować do innych czynników. Pamiętaj zostawić łapkę w dół. Tak. A są jeszcze w ogóle łapki w dół? I może też. Tak. Są łapki w dół. Dam tak kontrolnie? Nie, bo przestały mi się wyświetlać w propozycjach nasze filmy. A tak mi się wyświetlają. A Hans Flick już szuka po prostu roboty w fabryce Intela. Pod Wrocławiem. W Śląsku szukają prezesa. To nie była fafucha, ale zawsze to robota. Dokładnie. Pampersa. Ciekawe, jakiego babola Wojtula Mołdawi puści. No tak, ale to tak. To niewykluczone. Słuchajcie, jak ktoś się spodziewa dobrego meczu z Mołdawią, no to chyba patrzy na to, co się dzieje, że tu za dobrze gramy. Ja się zaczynam naprawdę bać tego meczu z Mołdawią. Strasznie. Kurczę. A ja ostatnio palnąłem w programie, że z Wojtkiem Pielonek gadaliśmy, ja mówię, no nie, na pewno awansujemy na to euro. Zaczyna się pisać ten scenariusz. Jak ktoś samolot trzyma. Papierowy. Tak. No na pożegnanie tego, Hansa Flicka już. On tym samolotem wróci. Tak. Piotr Majak, 12 Ziko, lewy z przyzwyczajenia usiadł na ławce Niemców. No cóż, tak mogło być. A w ogóle Marciniak na ten mecz A-klasowy ma lecieć samolotem. Co? No. A wyląduje na murawie? No nie wiem gdzie, ale ma leci samolotem. Ja pierdykam, ale się ludziom naprawdę wiedzie. Niedziela jest ten mecz. Ja przedłużyłem kontrakt z moim klubem A-klasowym. Podpisałem. Tak? Tak, mówię, co będę szukał. Ile dostałeś energetyków za podpisanie? Nic. Natomiast dostałem dwie dobre, to są złe wiadomości. Ale wiadomości, które dla mnie mogą być korzystne, odchodzi podstawowy prawy skrzydłowy i podstawowy lewy skrzydłowy robowy debiut. Więc czy wyniki się pogorszą, ale więcej se pogram. Czy wyrastasz na gwiazdę zespołu? Chcesz to powiedzieć? No Kuba, nie bójmy się tych słów. Nie, jak wypada 2 skrzydłowych, to jestem teraz 7 skrzydłowym w kolejce do grania. Więc jestem już naprawdę blisko. Tak to wygląda. No, ostatni rzut. Tak, kończmy już. Panie, wybijamy. Tak, nie, przejść po drugiego gola, tak jest. Dawaj. Jesteś szybszy. No, Niemcy już wyrastali. Czemu oszukali tak bramkarza? Koniec? Stop. Czekajcie, sprawdzę na warze. Co znowu? Sprawdzę na warze. Nic, nie. Santos. Że to mecz jest nieważny. Nie. Kiedy karny Błaszczykowskiego z Portugalią. Nie ważcie mi się cieszyć. No. Nie chcę, żeby ktokolwiek cieszył się z nieważnego meczu. Tak, Bieganie na murawę nie ma takiej możliwości. No nie ma euforii. Kurde, żałuję. Koniec. Ja bym chciał, żeby było tak, że Santos bezużyteczny mecz, nie chce tego uczyć i tak dalej, a piłkarze tak łapią się za bali, tak szukają tak 30 sekund do końca i jest i koniec i tak biegają, zaczynają się rzucać, podrzucać wszystkich po kolei, to było piękne. Mój kot był w drugiej kuwecie, w drugim pokoju. Ajajajajaj. To nie ja, od razu to nie ja. Ja tam nie byłem teraz, w drugim pokoju. Ale ja bym chciał, żeby Santos teraz właśnie po tym, jak mówił, że to jest nieważny mecz, że bezużyteczny, teraz wpada na murawę na wślizgu, tak, koszulę rozdziela, dziękuję, Jezus, Michniewicz, Arboleda. A piłkarze tak schodzą powoli, a Santos z tym wielkim kuflem, co nie chce być trząsła światem, tak, a ją lewa piwem tutaj Lewandowskiego. Jak peczko, będzie się działo, szampan. I łączy nas piłka, wchodzi do szatni, a tam Santos puszcza disco polo. Sam ze sobą tak. Tak, bo tam. Coś tylko cię zrobił. Szpancolot. Podwoiliśmy liczbę wygranych z Niemcami. Tak jest. Świato. No to premie. 30 milionów. No to tak. Za Niemców to chyba więcej. Ciekawe, czy teraz jeszcze piłkarze zostaną na rozdanie medali przez te zeszłego kolesze. Don Didek. Będziemy na pierwszym miejscu w tabeli po tej wygranej. To jest pytanie. Prawda? Joel Cibamba. Szczęsny kontrolę przebieg meczu. Reszta nie. I porad skrócony. Zasadne pytanie. Czy wyszliśmy z grupy? No tak, o jest pan Niemiec, blondyn. No młodo wygląda. A zobacz, Emre Can jest 2 lata starszy od pana tego Juliana i wygląda dużo starzej. O, Lewandowski się śmieje ze swoich kolegów. Sanem, bo on mówi, widzisz, a było wybrać reprezentację Polskę, jak jeszcze mogłeś. Jak tam sobie beze mnie, w tym swoim Bayernie. No, jak tam ta Borussia, co? Co, takie, tak na spokoju kontrolowaliście tego mistrza, nie? Kupa i tak była, co? A najlepsze jest to, że równie dobrze może też do Borussii powiedzieć. I co, jak sobie poradziliście z ostatnią kolejką, jak nie mieliście takiego napastnika jak ja? Powiem wam, tych prób strzałów to myślałem, że mieliśmy więcej. To jest 3 do 26. Ale bo nie liczymy, dlaczego 2 strzałów Frankowskiego w jednej akcji. Faktycznie, tam były 2 strzały. No, bo jeszcze był ten strzał. No wiesz, statystycy już chcą ukrywać dominację Polski takimi, że tak powiem, wiesz, paszkwilami. Wszędzie. Dominacja Polski. Nawet na mapach powinna być widoczna. Mam pytanie. Przez spisek nie widoczna. Jak myślicie, ile celnych podań? Według Flashscora mieliśmy przez 45 minut drugiej połowy. 40? Dużo. 55. 55 celnych podań. To dobre w zasadzie. Dobra. Podanie na minutę. Ja mam po dzisiejszym dniu do was 2 pytania. Która reprezentacja wygrała mecz, Polska czy niemiecka? I w którym kraju Intel buduje fabrykę aktualnie? Dokładnie tak. Prawda. No także jeżeli chcecie się bawić w jakieś statystyki, że mieli więcej szans i mieli poprzeczkę, nikogo to nie interesuje. Ja się cieszę, bo pamiętam jak za Brzęczka i chyba za Michniewicza też liczyliśmy długo, jak od dawna nie potrafiliśmy wygrać z tą europejską czołówką, że te mocne reprezentacje, no to nie, to my musimy przegrywać z nimi 1-6, bo takie jest nasze miejsce w szeregu. Wygrywamy z Niemcami. Ja wiem, że Hansi Flick powiedział, że no my już nie jesteśmy czołową drużyną, no ale większość tak traktuje jak Niemców w taki sposób i jawne zwycięstwa z Niemcami, którzy rzeczywiście nie przyjechali tu na plażę, bo dużo ostatnio przegrywają, nie lekceważą, doceniam, po prostu doceniam. No generalnie tak, masz rację. Ja też chciałem podkreślić to, że Niemcy to już nie jest Hiszpania i... Kto jest jeszcze topowy? Brazylia? Argentyna? Argentyna to... Puszczanie połomicy. Tak. To nie jest puszczanie połomicy. Węże są topową drużyną. Natomiast nadal to jest drużyna, która... Nie wiem, jakie były kursy przed meczem, ale podejrzewam, że... No tak, na nas było 4,60 mniej więcej, a 1,70 m. 1,70 m było na Niemców, więc nie byliśmy faworytem. Natomiast pamiętajmy, ja otwieram teraz stats, second half, 30% posiadania piłki i tak, shots off goal 0, shots on goal 0, blocked shots 0, goal attempts 0, corner kicks 0, offsides 1. A przypomnieć ci, jak ŁKS dobrze grał w Ekstraklasie? Nie. No one cares. 1-0 dla nas, wygraliśmy z Niemcami. Druga połowa przemęczona, były tam jakieś konterki. Not za styl nigdzie nie ma. Wygraliśmy z Niemcami. Koniec. I znaczy, ja tylko chciałem powiedzieć jedno, że będę się z tego zwycięstwa tak na 100% cieszył, jak już przepchniemy tą Mołdawię 1-0. 1-0. Takie tak. Piękne, konsekwentne 1-0. Tak. I jak przepchniemy tą Mołdawię i zdobędziemy 3 ważne 3 punkty na Mołdawii, to już w ogóle będzie pełna radość z pokonania Niemców. Bartman 09. Fernando Santos będzie udawał zadowolenie z tego meczu, jak Messi, jak mu jakiś typ na tamburynie przegrywał. Już wyparłem z pamięci, jak Messi mu typ na tamburynie przegrywał. Jak go odziali w taką firankę tradycyjną. Kwiatek dla Majki z Niemiec. Moja mama ogląda cały mecz. Po meczu widzi Milika i pyta: Milik, kiedy wszedł? No tak, tutaj w drugiej połowie no miał jedną akcję, co nie trafił w piłkę. Ale też pamiętajmy, że Milik był na połowie rywala, a my nie byliśmy na połowie rywala. No tak, no to ciężko byłoby pokazać w kamerze. No, spełniał swoje zadania taktyczne po prostu. Jest jeszcze prośba, żebym obczaił Łotwa-Turcja na tym. No to obczaję, no nie jestem taki, żeby nie obczaić Łotwy z Turcją. 2-3 Łotwa przegrała, ale Tobers z golem! Proszę, zahartowany w trudnych warunkach Lechi Los Santos. Gutkowski z asystą, Tobers z golem, natomiast Tobers strzelił gola w 94 minucie. Wydawać by się mogło, że na wagę remisu, ale w 96 kachwecznik. I niestety. A pokaż składy w ogóle? Ja tu, proszę cię bardzo. Łatwo mnie interesuje. Chcesz wiedzieć, kogo jeszcze tu mają? Os chyba był u nas. Os był gdzie był? W Górniku Zabrze. Tobers. Ciganix. O, proszę bardzo. No to szczerze mówiąc, że oni tylko 2-3 przegrali, to jest sukces. O, dodałem Łotwy do ulubionych. Nie mogę. Czyli trzech było z Ekstraklasy, tak? Ciganix, Gutkowski i Tobers, tak. Cyganin gra w reputacji Łotwy? Tak, i to w pierwszym składzie. To nie jest dobra wiadomość dla reputacji Łotwy. Dokładnie. I tylko przegrali 2-3, więc to moim zdaniem sukces duży. Chciałem wam powiedzieć, że internet płonie pod filmikiem z Mosesem Molendo. Mnóstwo komentarzy. W tym momencie, jak odpalicie czołówkę Onetu i WP. Moses Molendo! Żyliśmy. Co to jest za filmik? Ale wiesz, co jest najlepsze, że Moses Molongo wrzucił ten filmik dawno temu, zapomniał, że ma to konto na YouTube i nagle mu przyjdzie 400 powiadomień, twój filmik właśnie zarobił $70,000 i masz 700 nowych subskrybentów. Dlaczego Litwa nie istnieje? Albo przynajmniej nie gra dzisiaj meczu. Filmik z Mosesem Molongo został wrzucony 11 lat temu. Słuchaj, ale to jest złoto, ten filmik jest naprawdę z piłkarskim złotem. Moses Molongo po prostu... A pokaż, tak? Tak widzą komentarze? Tak, pokaż. jest tutaj. No jest. Wspaniały, najlepszy mecz Polski. Rzeczywiście. Tylko tetrycy i Sipika. Pozdrawiam mamę. Ludzie wszyscy zamiast oglądać mecz oglądają Mosesa. Polecam. My rzeczywiście odpalimy sobie jeszcze jakieś losy. No nie, ale... Słuchaj, teraz to już możemy Mosesa przerzucić na główny ekran, prawda? Tak, dawaj. Przerzucamy, bo tu już się nic nie wydarzy. Proszę bardzo. Telewizor w salonie. Moses Molongo, nie sądziłem, że kiedyś to obejrzę na wielkim ekranie. Z ekranem telewizor w salonie mamy to w tym momencie. O, ja cię skręcę. Moses Molongo, goals and skills. Dobra, przejrzałem też Twittera, żeby wiedzieć, co mówić ciekawego. No i co, że Polska wygrała, to możemy mówić, tak? Zbigniew Boniek. Biorę wynik znawcą. Nie znawcą, tylko znawcą. Zostawiam analizę. Dobranoc, Polska, piłka polska. Oczywiście. O, Moses, proszę. Piękna bramka, 20 centymetrów od linii. I to chyba na okresie. Jak się cieszy, tak. Pięknie, 20 centymetrów. Cieszysz się, głośno. Taki jestem zadowolony. Proszę, jest powtórka wspaniałej bramki Mosesa Molongo. 20 centymetrów? Będzie. Zdążył. O, Witold Będkowski nie dowierza. Absolutnie. A ostatnio Witold Będkowski zaistniał z powrotem, bo nie wiem, czy wiecie, ale po raz kolejny system sprzedaży biletów na ŁKS-ie działał doskonale, ale nie realizował zadania sprzedaży biletów. To jest dosyć problematyczne, kiedy masz system. To nie są najważniejsze rzeczy sprzedaży biletów, no nie przesadzajmy. I z rozdrzewnieniem wspominaliśmy czas, kiedy karnety kupowało się tak, że przychodziło się do siedziby klubu, Witold Będkowski zapisywał na kartce dane i dawał taki plastik karnetowy. I to był system, który się nie wieszał. No i właśnie, i działał? Tak, spełniał swoje zadanie, a superkomputery i tak dalej narobili tych trotuarów, chodników, systemów i tak się zmieniło. O, Molongo? Ale zobacz, jaka szaleczka. Nie, moim zdaniem ktoś zakontraktuje Mosesa Molongo teraz. Poczta bądź Ruch Chorzów, moim zdaniem. Też mam takie marzenie. Franciszek Smuda, ten parodystyczny na Twitterze, moim zdaniem powinniśmy teraz zaczynać każdy mecz z Kubą Błaszczykowskim przez kwadrans na murawie. Tak jest. Dobra, ale wygraliśmy z Niemcami. Nie ma. Kurde, z Niemcami wygrywamy raz na historię. Wygrywamy tak często jak Moses Molongo. Dokładnie. Trafia do bramki na swoim skrócie. To jest prawda. Więc nawet jeśli by to było zwycięstwo odniesione nad Niemcami B po golu dupą. Czy to nie były Niemcy B? No nie, po prostu mają jakiś skład w tym momencie. Nawet jeśli nad Niemcami B, golem dupą, z jednym celnym strzałem przez 90 minut, a to w sumie tak jak dzisiaj, to nie ma co się na tę rzeczywistość obrażać. Uh-huh. Natomiast ja przed Mołdawią, no nie powiem, że był najbardziej optymistycznym człowiekiem. Ja się cieszę z tego zwycięstwa, ale to nie jest jeszcze mit założycielski reprezentacji Fernando Santosa. Wiadomo, każda drużyna potrzebuje mitu założycielskiego. Takim na przykład dla reprezentacji Brzęczka było świetny remis z Włochami, od którego zaczęła się wspaniała. Tak, Molongo w poprzeczkę zajmanie, kurde. Allobika walnął. Zobaczę. Patrz, ale przechytrzył. No i wiele szkoda, że nie wpadło, naprawdę. No, ale mało ze schodził. To był gość, ja kurczę. Żaden większy karierę zrobił. Co to? Ale to nie on jest. Molongo czeka na podanie. Ale zobacz, patrz. Mógł podać na pusto. Ale podał ładnie. Ale zakcyjka. Powiem szczerze, myślałem, że w latach 90. nasza piłka była lepsza. Słuchaj, przed chwilą Frankowski nie trafił w ten i w samego siebie trafił, a Miryk nie trafił w ogóle. Więc to jakby... Tam gość leży, ci golewają, ja pierdykam. Brakowało, że przebiegł po nim. Widzieliście to? Czy ja mam po prostu jakieś omawy? Nie, ale trzeba to się dać już siwie. Nie śmieszkujemy z Mosesa Molongo. Sporo ciekawych akcji. No technicznie top. Znaczy jestem zrzeszyty, że kurczę. Zobacz, jaki lobik. O nie, no to był fantastyczny. Gościu leży centralnie na środku pola karnego. Widać, że walczy o życie, a ci grają. To jest liga lat 90. Pewnie dostał sztachetę. Ale zobacz, jak Frankowski. Dawor Szuker tak kiedyś przebywał Szmajchera. Dobra, ale bo już dosyć dużo dygresji. Wróćmy do meczu. Dobrze. Polska-Niemcy. A skończył się. Więc. A to jeszcze. Co to za ćwiczenie? To oszybka ćwiczenie. Ale się rozlewa. Przepraszamy. Chcielibyśmy wrócić do meczu Polska-Niemcy, ale mocno go intensywnie. Tego jeszcze nie było na sklepach takich danca kudura, żeby była rozgrzewka. Ale bardzo taka aktowna rozgrzewka, że no trudno powiedzieć, jak ktoś chce zobaczyć tylko tę rozgrzewkę. To jest to w okolicach 11 minuty. Tak, trochę wcześniej. 10:30 mniej więcej. No, 10:40 łączycie, co powinno być. Ale Moses to jest najlepszy film na YouTube, jaki widziałem od momentu, jak wynaleźli YouTube'a. Ale tak. Zobacz, kolejna bramka. Coś o Niemcach mówiłem jeszcze w tym meczu? Moses Molongo nie grał w Niemczech prawdopodobnie. Niemcy? A powinien grać. To jest przeszłość. Czy w Bundeslidze grał Moses Molongo? To jest ale cieszynki naprawdę fantastyczne ma. Słuchajcie, Moses Molongo grał w polskiej ekstraklasie. I gdzie jest teraz nasza piłka, a gdzie jest teraz niemiecka piłka? Proszę, jak biega, ale to jest petarda. Zobacz, co się biegnie, szybko. Bartek Pieś, co wy oglądacie? Moses Molongo oglądamy. Nawet nie oddał strzału, ale bardzo szybko bieg. Moses Molongo, danca kuduro, Goals and Skills. Pisz Moses Molongo 1 na YouTube i zobaczysz. I znajdziesz. I wówczas nie będziesz już niczego innego życzyć. Już twoje życie zmieni się na zawsze. Jestem ciekaw, jaką karierę zrobił Moses Molongo po Zagłębiu. Dawaj, bo ja też jestem ciekaw. Tutaj Moses Molongo ratuje człowieka z pożaru, ale się rozkręca ten naprawdę. Moses Molongo ratuje człowieka z pożaru. Dobra. Dolcam Ząbki, to był kolejny klub. Także ta kariera się rozwinęła. Wołyń Łódź. Noteć Czarnków. Kończymy. Tak jest. Kończymy. Bo projekcję siły przedstawiliśmy wobec Niemców. Pamiętajmy, w historii polskiego oręża nie było wiele zwycięstw nad Niemcami, ale dzisiaj było. Dziękuję wam za domówkę. Jeśli macie niedosyt, chociaż nie potrafię sobie tego wyobrazić, żeby mieć niedosyt, to możecie się cofnąć na przykład do wczorajszego poranka Julka, gdzie Julek streścił mecz, zanim on się odbył. Tak było? Wojtek Bielą? Tak, to Wojtek streszczał, ja tylko się, przyglądałem. Możecie wrócić do naszego dzisiejszego programu Tetrycy, było 10:00 na naszej antenie. I uwaga, możliwe, że w niedzielę coś będzie od nas, a możliwe, że nie. Zapowiadamy już, czy nie? Jeszcze nie. To niespodzianka. Może coś będzie. A możliwe, że nie. Zostawimy taki cliffhanger. Boże, ale to jest dobra zapowiedź, że możliwe, że będzie, a możliwe, że nie będzie. Możliwe, że tak. Słuchaj, procesowej. Tak, muszę przeprocesować ten materiał. Na to zerknąć. W poniedziałek będzie poranek twój, Julek? Tak, ale będzie o Ekstraklasie. Jakby cały czas zostaję w uniwersum Ekstraklasy. Masz już gościa? Właśnie czekam na SMS-a, który miał mi potwierdzić, czy może być, czy nie może być. Natomiast we wtorek ja i Julek się spotkamy i omówimy sobie, co ciekawego nas czeka wieczorem z Mołdawią, bo Leszek udaje się na zasłużony urlop. Na urlop, ja bym tak nie rozpędzał się. Ale podoba mi się to. Na wesele jadę, na wesele. Tak, co Leszek, jak Leszek zareagował na to, że mając okulary zobaczył nasze... Znaczy nawet nie, sorry, nie będę ci jak to ściągał. Jak zobaczył moją twarz i odpisałem na ten komentarz, że Leszek stwierdził, że wyjeżdża w Bieszczady. W reakcji na to, jak wygląda komentarz i naprawdę wyjeżdża w Bieszczady, w reakcji na to, jak zobaczyłem twarz przez okulary. No, sponsorem kanału jest LVBet. Dziękujemy Kindze za to, że wytrzymała z nami tak długo. Och, tak, Piątunio z nami, z Mosesem Molongo. No, są lepsze piątki. Dziękujemy czatowi, który współtworzył z nami całą imprezę. Dziękuję wam, że tyle z nami wytrzymaliście. No i moim zdaniem największe podziękowania dla Mosesa Molongo jednak za dzisiejszą. Tak, on też właśnie kończy skrót. Doskonały występ Mosesa Molongo. Dzięki Leszek, że nas ugościłeś. Julek, dobranoc. Śpiszczał. Ja król. Przynajmniej na daleko do łóżka. Ja jeszcze raz puszczę, jak się Moses rozgrzewa. Ale jest złoto. To jest złoto. Garda nisko. Tak, dziękujemy serdecznie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.